Dzień dobry Państwu, witam wszystkich na 44. zwyczajnej sesji Rady Gminy. Witam radnych, witam Pana Wójta i zastępcę, witam sołtysów oraz wszystkich zaproszonych gości oraz mieszkańców, którzy obserwują nas przez internet na kanale YouTube. Sprawdźmy listę obecności poprzez zalogowanie się do systemu. Bardzo. Mamy 15 radnych z 15, więc mamy wszystkich radnych obecnych. Zatem nasze obrady są prawomocne. Pierwszym punktem naszej sesji jest przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy są jakieś uwagi jeszcze wcześniej do porządku obrad? Jeśli nie ma, to przechodzimy do pierwszego punktu. Protokół z poprzedniej sesji otrzymali wszyscy radni, był też do wglądu. Nie ma zastrzeżeń, chyba że teraz się pojawiły jakieś. Jeśli nie, to proponuję przyjąć pod głosowanie, przedstawić. W związku z tym prosiłbym o zagłosowanie. Kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję bardzo. Protokół z poprzedniej sesji został jednogłośnie przyjęty. Kolejnym punktem naszej sesji jest sprawozdanie z wójta z wykonania uchwał Rady Gminy. Wszyscy otrzymali sprawozdania, z którymi mogli się zapoznać, w związku z czym otwieram dyskusję. Proszę Pana Wójta. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawię informację o realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 29 czerwca 2022. I tak, pierwsze uchwały numer 43/333/2022 w sprawie udzielenia wotum zaufania dla wójta gminy Czudec, numer 43/334/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz numer 43/335/2022 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Uchwały wraz z wyciągiem z protokołu sesji zostały przesłane do legalizacji do PUF oraz do RIO. 2. Uchwała nr 43/336/2022 w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Czudec na lata 2021-2024. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 14 lipca 2022 pod pozycją 2693 i przekazana do realizacji pracownikom Urzędu Gminy. Ogłoszono nabór na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy Czudec wpisanych w rejestru zabytków. Uchwała nr 43/337/2022 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Uchwała wyszła w życie 28 lipca, 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Uchwała nr 43/338/2022 w sprawie nabycia nieruchomości Skarbu Państwa do zasobu gminnego z przeznaczeniem pod drogi gminne na nieruchomości wskazane w przedmiotowej wojewoda zostały już wydane o decyzje komunalizacyjne.
Uchwała 43/339/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu szczecińskiego, pomoc na przebudowę drogi powiatowej nr 1914R Czudec przez Rynek w kilometrze od 0,75 do 0,775. Uchwała została przesłana do realizacji do starostwa powiatowego w Strzyżowie. Środki finansowe zostaną przekazane po podpisaniu umowy. Ja właśnie w ostatnich dniach podpisałem porozumienie z powiatem na realizację tego zadania. Zresztą zadanie, tak widzicie, zostało już rozpoczęte przez powiat. Uchwała numer 43/340/2022 w sprawie udzielenia gminie Jasło pomocy finansowej. Podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Środki finansowe zostaną przekazane po zrealizowaniu zadania. Uchwała numer 43/341/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Czudec na rok 2022 numer 38/297/2022 Rady Gminy Czudec z dnia 28 stycznia 2022 oraz numer 43/342/2022 w sprawie zmiany uchwały numer 38/298/2022 z dnia 28 stycznia 2022 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Czudec. Uchwały zostały przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie oraz przekazane do realizacji pracownikom urzędu i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy. Oprócz tego zajmowałem się sprawami jak przetargi na świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów na terenie gminy Czudec w roku szkolnym 2022-2023, bo to co roku ogłaszamy taki teraz przetarg, ponieważ dochodzą nam zmiany. W tym roku też tam dochodzą zmiany, ponieważ ilość uczniów się zmienia, przysługujące dowozy też się zmieniają, więc w tym roku na przykład musieliśmy dołożyć jeszcze dwie trasy, gdzie będą jeździły autobusy po dzieci, ponieważ tam pojawiły się w tych miejscach dzieci z uprawnieniami. Dalej wykonanie projektu budowlanego, a następnie wykonanie rozbudowy modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w Przemieściu Czudeckim. To jest już trzeci przetarg, został ogłoszony. W dwóch poprzednich przetargach cena przewyższała środki, jakie żeśmy planowali na realizację. W dzisiejszej sesji właśnie będzie też procedowana zmiana też WPF-ów odnośnie też tej inwestycji. Także cały czas jeszcze jesteśmy w trakcie procedury przetargowej. Jeżeli się uda, to będziecie poinformowani Państwo o rozstrzygnięciu tego zamówienia. Oprócz tego też remont i przebudowa dróg na terenie gminy Czudec. Tutaj był przetarg już trzeci. Tutaj też dzisiaj na sesji będą pewne zmiany w budżecie proponowane do zaakceptowania, tak aby podpisać już, rozstrzygnąć przetargi, podpisać umowę. Obydwa te przetargi są dofinansowane w ramach Polskiego Ładu w kwotach prawie 7 milionów oczyszczalnia i prawie 5 milionów drogi. Oprócz tego też wykonanie trzech odcinków oświetlenia drogowego na terenie gminy Czudec, miejscowości Wyżne, Przejście Czudeckie. Te zadania są już realizowane. Praktycznie już końcówka prac w tych trzech lokalizacjach na tym oświetleniu będzie za niedługo odebrane i uruchomione. Następnie rozpoczęcie budowy nowego ujęcia wody w Nowej Wsi. To jest wykonanie kolejnej studni na działce, którą żeśmy zakupili nie tak dawno od Agencji Nieruchomości Rolnych. Jest już w tej chwili wykonana ta studnia, jest obudowa. W tej chwili są jeszcze kończone sprawy takie administracyjne, czyli wszystkie dokumenty pozwalające na pobór wody z tej studni. No i tutaj mam też na ten rok w budżecie zabezpieczone środki na podłączenie tej studni do SUW-u, czyli żeby zwiększyć po prostu ilość tej własnej wody w naszej instalacji. Dalej, uzyskanie dofinansowania rozbudowy stadionu sportowego w Stęgowej oraz doposażenie stołówki szkolnej w zespole szkół Babicy. To tutaj akurat dwa tematy takie przeszkolne. Pierwszy to w ramach Polskiego Ładu otrzymaliśmy wstępną promesę na prawie 2 miliony złotych przy 2% wkładzie własnym, czyli 1 960 000 jest tej promesy i 40 000 jest wkładu własnego. To jest tak by zakładana wartość.
tej inwestycji. Jest to tam przebudowa istniejącego boiska, dobudowanie obiektów sportowych, boiska ze sztuczną nawierzchnią, oświetlenia, trybun i jeszcze tam paru innych rzeczy. Będziemy to realizować. Myślę, że na następnej sesji zostanie też pewnie wprowadzone już do budżetu i do WPF-u to zadanie. Jeżeli chodzi o doposażenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Babicy, no to w tym tygodniu zostały też dowiezione sprzęty, zostało to zamontowane w szkole, także będzie to funkcjonowało już od 1 września w szkole w Babicy. Następnie odbyły się też imprezy kulturalne, sportowe w okresie wakacyjnym. Był rajd rzeszowski na terenie naszej gminy, wyścig MTB w ramach obchodów Dni Ziemi Czudeckiej, piknik strażacki, plener rysunkowy Czudrys, był też 70-lecie OSP Zaborów, gdzie wszyscy pewnie żeśmy uczestniczyli, zajęcia wakacyjne dla dzieci, które się jeszcze odbywają do końca właśnie wakacji w Ośrodku Kultury i Gminnej Bibliotece Publicznej. Przygotowujemy się do rynek powiatowo-gminnych razem z obchodami 20-lecia koronacji. Także jeszcze z tego miejsca chciałem wszystkich jeszcze raz zaprosić. Na pewno wszyscy już dostaliście zaproszenia na tą uroczystość. Także jeszcze możecie też jeszcze innych pozapraszać z rodzin, ze znajomych na to wydarzenie. Będzie ono 11 września. Będzie rozpoczęcie mszą polową na stadionie w Czuczcu. No i później już wszystkie te obchody do rynkowe i też później jakieś atrakcje dla wszystkich uczestników. To pewnie wszystko. Oprócz tego jeszcze wiadomo wszystkie bieżące sprawy takie dotyczące urzędu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Jeśli nie ma, zamykam dyskusję. Przechodzimy do kolejnego punktu naszej sesji, a mianowicie podjęcie uchwał. Pierwsza to jest w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Czudec na rok szkolny 2022-2023 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówki oświatowej. Opinie Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetowo-Finansowej do projektu uchwały były pozytywne. Ja przeczytam uzasadnienie. Zgodnie z artykułem 39a obowiązki, o których mowa w artykule 32 ust. 6 i artykule 39 ust. 4 gmina spełnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie oraz poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców. Na podstawie artykułu 39a ust. 3 z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe, aby dokonać zwrotu kosztów przewozu niezbędne jest posiadanie kwoty średniej ceny jednostki paliwa właściwego dla danego pojazdu. Zgodnie z artykułem 39a ust. 3 wyżej wymienionej ustawy średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny Rada Gminy w drodze uchwały uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. Na podstawie informacji o cenie jednostek paliwa właściwych dla danych pojazdów pozyskanych ze stacji paliw znajdujących się na terenie gminy Czudec z 3 miesięcy wyznaczono średnią cenę jednostki paliwa właściwych dla danego pojazdu, która będzie obowiązywała w roku szkolnym 2022-2023. Otwieram dyskusję. Jeśli nie ma głosów w dyskusji, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Dziękuję bardzo. Uchwała nr 44/343/2022 Rady Gminy Czudec z dnia 26 sierpnia 2022 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czudec na rok szkolny 2022-2023 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówki oświatowej, została jednogłośnie podjęta. Kolejny projekt uchwały to w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna. Ja przeczytam uzasadnienie. Na podstawie artykułu 49 ust. 2 oraz artykułu 91d punkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela ustala się kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, w tym realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizację innych zadań statutowych szkoły. Zgodnie z artykułem 91d powołanej wyżej ustawy, kompetencje organu prowadzącego określonego w artykule 49 ust. 2 wykonuje odpowiednio Rada Gminy. Tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli Gminy Czudec dotychczas unormowane były w uchwale nr 28/221/2009 Rady Gminy Czudec dnia 27 lutego 2009 roku oraz uchwale nr 5/34/2011 z dnia 28 stycznia 2011 roku. Projekt niniejszej uchwały uwzględnia w szczególności sposób podziału środków na nagrody organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół, tryb zgłaszania kandydatów do nagród oraz szczegółowe kryteria, jakie bierze się pod uwagę przy przyznawaniu nagród dla nauczycieli, w tym nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole. Zawiera dostosowanie zmian w zakresie przepisów oświatowych i uporządkowania regulacji obowiązującego stanu prawnego i faktycznego, w tym ujęcie realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły. Powyższy projekt podlega zaopiniowaniu przez organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli. Otwieram dyskusję. Jeśli nie ma głosu w dyskusji, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem wyżej wymienionej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała nr 44/344/2022 Rady Gminy Czudec z dnia 26 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej została jednogłośnie podjęta. Kolejna uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 34/332/2018 Rady Gminy Czudec z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czudec oraz w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lekcyjnych dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach w Gminie Czudec. Opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna. Ja może przeczytam uzasadnienie. Ustawa z dnia 12 maja 2022 roku o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wprowadza m.in. zmiany w karcie nauczyciela w zakresie standaryzacji zatrudnienia w przedszkolach i szkołach nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych, które będą obowiązywać od 1 września 2022 roku. Według nowych zapisów w przedszkolach i szkołach zatrudnia się również pedagogów specjalnych, których tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala organ prowadzący, w tym przypadku Rada Gminy, i nie może przekraczać 22 godzin. W przedmiotowej sprawie konieczne są opinie wszystkich związków zawodowych zrzeszających nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę. W związku z powyższym, działając na podstawie artykułu 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, radny. Tak, jest opinia związków. To było dyskutowane właśnie na Komisji Spraw Społecznych. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Proszę zagłosować, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Bardzo. Uchwała nr 44/345/2022 Rady Gminy Czude z dnia 26 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr 34/332/2018 Rady Gminy Czude z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Czudec oraz w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć lekcyjnych dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach w gminie Czudec została jednogłośnie podjęta. Kolejna uchwała to w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 2/16/2018 Rady Gminy Czude z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie wysokości i zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym i sołtysom. Opinia Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Spraw Gospodarczych i Transportu i Komisji Budżetowo-Finansowej były pozytywne. Przeczytam może uzasadnienie. Radnym z racji sprawowania mandatu w organie uchwałodawczym jednostki samorządowej oraz sołtysom z racji pełnienia funkcji przewodniczącego organu wykonawczego sołectwa przysługuje dieta w wysokości ustalonej przez Radę Gminy. Świadczenie to stanowi rekompensatę utraconych zarobków, to jest wyrównanie strat wynikających z pełnienia przez radnych i sołtysów określonych funkcji społecznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przytoczonymi w podstawie prawnej niniejszej uchwały wysokość diety przysługującej radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznej 1,5-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. W 2022 roku kwota ta została ustalona w wysokości 1789,42 zł. Zatem maksymalna wysokość diety radnego może wynosić 2684,13 zł, przy czym w gminach, w którym liczba mieszkańców jest mniejsza niż 15 tysięcy mieszkańców, Rada może otrzymać dietę w wysokości stanowiącej 50% tej kwoty, to jest maksymalnie 1342,07 zł.
groszy. W przypadku przewodniczącego Rady Gminy w gminach do 15 tysięcy mieszkańców dieta nie może przekroczyć 50% kwoty maksymalnej diety stanowiącej 2,4-krotności kwoty bazowej, a więc może wynosić maksymalnie 2147 zł i 31 groszy. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan wójt. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja tylko, żeby wyjaśnić, ponieważ tutaj w tej uchwale nie ma zmian stawek czy wydatków na Radę, jakichś zmian. Chodzi tylko o dopisanie słowa i zdalnie, lub zdalnie. Chodzi o obecność przewodniczącego na dyżurach i jest to podyktowane po prostu uwarunkowaniami, jakie mieliśmy przez ostatnie dwa lata i tym, co może się wydarzyć w przyszłości. Także tylko taka zmiana, która pozwala na prowadzenie dyżurów zdalnie w czasie obostrzeń i niemożności bycia w urzędzie fizycznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Jeśli nie ma, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała nr 44/346/2022 Rady Gminy Czudec z dnia 26 sierpnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 2/16/2018 Rady Gminy Czudec z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie wysokości i zasad wypłaty diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowych radnym i sołtysom została jednogłośnie podjęta. Kolejna uchwała to w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki na własność gminy Czudec z przeznaczeniem pod parking w Babicy. Opinie Komisji Spraw Gospodarczych i Transportu oraz Budżetowo-Finansowej były pozytywne. Może przeczytam uzasadnienie. Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na odpłatne nabycie przez gminę Czudec nieruchomości położonej w miejscowości Babica, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 1053 o obszarze 1385 hektara i sklasyfikowany jako grunty drugie klasa E z przeznaczeniem pod budowę parkingu przy PKA. W związku z tym, że regulacja spraw własnościowych terenu przebiegającego pod inwestycję samorządową jest sprawą istotną, należy pozyskać poprzez wykup grunty o określonych powierzchniach. Nabycie nieruchomości nastąpi odpłatnie ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy. Koszty sporządzenia umowy zakupu oraz dokumentów niezbędnych do jej zawarcia obciążą budżet gminy. Biorąc pod uwagę treść powołanych w uchwale przepisów prawnych pozwalających na nabycie nieruchomości, uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan wójt. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, też króciutkie jeszcze wyjaśnienie, ponieważ na komisjach było to dość szczegółowo omawiane. Chcę tylko tutaj zaznaczyć, że ten parking, który w przyszłości powstanie w tamtym miejscu przy stacji kolejowej Babica Kolonia, on będzie służył PKA, czyli podjęcie kolei regulacyjnej, ale nie znajduje się już w projekcie jakby tego całego przedsięwzięcia, a będzie po prostu finansowane tutaj ze środków naszych własnych przyszłości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Jeśli nie ma, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
bardzo. Uchwała nr 44/347/2022 Rady Gminy Czudę z dnia 26 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki na własność Gminy Czudec z przeznaczeniem pod parking w Babicy została jednogłośnie podjęta. Kolejna uchwała w sprawie nabycia nieruchomości Skarbu Państwa do zasobu gminnego z przeznaczeniem pod drogę gminną. I tutaj opinia Komisji Budżetowo-Finansowej była pozytywna. Ja przeczytam uzasadnienie. Uchwała Rady Gminy w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego jest niezbędna do wystąpienia z wnioskiem do wojewody podkarpackiego o przekazanie gminie Czudec prawa własności nieruchomości. Obecnie grunty te znajdują się we własności Skarbu Państwa i gospodarowaniu starosty Strzyżowskiego. Z chwilą komunalizacji właścicielem stanie się gmina Czudec. Przedmiotowa działka stanowi drogę dojazdową do nieruchomości mieszkańców gminy. Przejęcie na własność tej działki umożliwi gminie zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej należącej do zadań własnych gminy. W zakres ten wchodzi między innymi sprawy związane z budową i utrzymaniem dróg. Otwieram dyskusję. Jeśli nie ma głosów w dyskusji, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała nr 44/348/2022 Rady Gminy Czudec z dnia 26 sierpnia 2022 roku w sprawie nabycia nieruchomości Skarbu Państwa do zasobu gminnego z przeznaczeniem pod drogę gminną została jednogłośnie podjęta. Kolejna uchwała. W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Czudec na rok 2022 nr 38/297/2022 Rady Gminy Czudec z dnia 28 stycznia 2022 roku. Opinia Komisji Budżetowo-Finansowej była pozytywna. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan wójt. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym zgłosić formalnie dwie autopoprawki do tych zmian, ponieważ jedna była omawiana chyba nie tak do końca na komisji, a druga nie była też w ogóle omawiana, więc już tłumaczę, o co chodzi. Chodzi o dział 010, zmiany w planie wydatków. Planowaliśmy dołożenie pieniędzy, czyli i też wydatków z odzyskania VAT-u i to było 450 tysięcy i zmiana by polegała na tym, że środki, które zostały poprzez zmianę w UPF-ie ściągnięte z tego roku na przebudowę oczyszczalni ścieków właśnie w kwocie 430 tysięcy 500 zł, te środki będą pokrywały właśnie wydatki, które żeśmy zaplanowali, plus 19 500 i to by było tylko wzięte ze zwrotu VAT-u z inwestycji związanych z budową sieci kanalizacyjnej. Czyli nie 450 tysięcy byśmy wykorzystywali ze zwrotu z VAT-u, tylko 19 500. Pozostała część z tego, co odzyskujemy VAT, zostałaby po prostu w budżecie nierozdysponowana, czyli nie będzie na razie nigdzie przepisywana do wydatków. To jest jedna zmiana. Druga zmiana to jest przeniesienie zaplanowanych wydatków remontowych na drogi. To, co było rozpisane na poszczególne miejscowości, jest to kwota 400 tysięcy i jest to związane z, że musimy po prostu dołożyć środków, aby rozstrzygnąć przetarg z Polskiego Ładu na właśnie modernizację dróg gminnych, gdzie ta kwota byłaby to docelowo 1 000 000 zł, a 400 tysięcy byłoby właśnie w tym roku z przeniesienia między paragrafami
właśnie z dróg, z remontów na modernizację dróg Polskiego Ładu i w przyszłym roku 600 tysięcy w WPF-ie zostało zapisane właśnie, to pozostała kwota do realizacji tego zadania. Te dwie rzeczy właśnie takie, które tutaj zmieniliśmy z panią skarbnik w tych zmianach wszystkich, które były omawiane szczegółowo na komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała nr 44/349/2022 Rady Gminy Czude z dnia 26 sierpnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Czudec na rok 2022 nr 38/297/2022 Rady Gminy Czude z dnia 28 stycznia 2022 roku została jednogłośnie podjęta. Kolejna to w sprawie zmiany uchwały nr 38/298/2022 Rady Gminy Czudec dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czudec. Opinia Komisji Budżetowo-Finansowej była pozytywna. Proszę bardzo, pan wójt chciałby tutaj zabrać głos. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja może tak w skrócie przedstawię, jakie są główne zmiany w WPF-u, ponieważ właśnie po to się uchwala go, żeby coś zmienić. I pierwsza zmiana to jest właśnie związana z wykonaniem projektu i rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków w Przemyślu Czudeckim, ponieważ tak jak już wspominałem, było dwa przetargi, ogłosiliśmy trzeci i tutaj została rozciągnięta ta realizacja tego zadania o rok 2025 i wpisana została kwota 3 miliony złotych na właśnie tamten rok, więc to jest jedna ze zmian, gdzie właśnie należało ten WPF zmienić i też tak jak przedtem mówiłem, realizacja w tym roku, która miała być wydatki poniesione, zostało to też przeniesione na rok 2023. Druga rzecz to jest zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie strategii przestrzeni ROW, gdzie też są zmiany, jeżeli chodzi o po prostu płatności też, w którym roku ile będzie po prostu wydatkowane. Tym przypominam tylko, że jest to finansowane w 100% przez Unię, czyli przez środki zewnętrzne. My tutaj mamy zerowy wkład finansowy i też zostały dokonane przesunięcia. I następnie remont, przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czudec, gdzie zwiększamy nakłady o właśnie 1 000 000 zł, co przed chwilą wspominałem, 400 tysięcy przesuwamy w tym roku w budżecie i dokładamy 600 tysięcy w 2023 roku i będzie to wyglądało, że w tym roku będzie 3 400 000 i w przyszłym 2 600 000 zł. To są te trzy zmiany właśnie w WPF-u. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę oddać głos. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Uchwała nr 44/350/2022 Rady Gminy Czudec z dnia 26 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr 38/298/2022 Rady Gminy Czudec z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czudec została jednogłośnie podjęta. I ostatnia już uchwała w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Opinia Komisji Budżetowo-Finansowej była pozytywna. Ja przeczytam uzasadnienie. Niniejsza uchwała Rady Gminy Czudec stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatoriuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji ma na celu spłatę rat kapitałowych, kredytu i pożyczki oraz pokrycie deficytu budżetowego w 2022 roku. Obligacje komunalne w swojej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu, które zapewnią bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. Niniejsza uchwała Rady Gminy w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m.in. wielkość emisji, podział na serię, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji. Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju gminy. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan wójt. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, kilka słów, ponieważ zmieniła się trochę sytuacja po ostatnich komisjach, gdzie burzliwie żeśmy dyskutowali na temat właśnie finansów tegorocznych, budżetu i tego, że tutaj taką uchwałę chcemy, żeby Rada podjęła odnośnie emisji tych obligacji. Na początek powiem tylko tyle, że tak jak mówiliśmy na komisjach, ta uchwała, ona nie mówi o tym, że faktycznie będziemy musieli te obligacje wyemitować. Ona daje nam możliwość takiego ruchu. Czy to zrobimy, to też się dopiero nam okaże w trakcie jeszcze budżetu. A mówię o tym, ponieważ tak jak pewnie wszyscy wiecie, ostatnie informacje, jakie dotarły medialnie do nas, to takie, że budżety gmin zostaną zasilone kwotami z tego, co zostaliśmy poinformowani, minimum 2 800 000 zł każda gmina, więc będzie to dość poważny zastrzyk do naszego budżetu. I myślę, że jeżeli te środki się znajdą, na pewno będziemy musieli podyskutować pewnie w temacie dalszych zmian w budżecie i przeznaczenia tych środków, więc nie chcieliśmy już teraz z tej sesji czy ściągać tej uchwały, ponieważ tak mówiłem, jest to tylko rozpoczęcie procedury, ale nie mówi to nam o tym, że na 100% te obligacje będziemy emitować w takich kwotach, jak tutaj zostało to podane. To będziemy musieli po prostu jeszcze chwileczkę zaczekać i pewnie na kolejnych komisjach, sesjach będziemy już podejmować pewnie jakieś dokładne decyzje, co robimy w budżecie, jak środki, które nam wpłyną dodatkowo jeszcze w tym roku, przeznaczymy na jakie zobowiązania, czy ewentualnie na wykorzystanie inwestycyjne. To wszystko. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji? Jeśli nie ma głosu w dyskusji, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Dziękuję bardzo. Uchwała nr 44/351/2022 Rady Gminy Czude z dnia 26 sierpnia 2022 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu została jednogłośnie podjęta. Tutaj zakończyliśmy punkt trzeci, a mianowicie podjęcie uchwał. Ogłaszam 5-minutową przerwę. Wznawiamy nasze obrady po krótkiej przerwie i kolejnym punktem w naszej sesji jest informacja dyrektora ZEAS o stanie przygotowań placówek oświatowych do roku szkolnego 2022-2023. Informacja taka była podawana na Komisji Spraw Społecznych, ale prosimy krótko tutaj o krótką informację panią dyrektor. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, na podstawie informacji przekazanych przez dyrektorów placówek oświatowych naszej gminy oraz po naradzie z panem wójtem, która odbyła się w środę, informuję, że placówki na terenie gminy Czudec są w pełni przygotowane do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022-2023. W placówkach oświatowych zostały wykonane drobne naprawy, malowanie, porządkowanie sal lekcyjnych. W Zespole Szkół Wyżnych została przygotowana sala do nowego oddziału przedszkolnego. Resort edukacji zapowiada normalny powrót uczniów do szkół, niemniej jednak szkoły są przygotowane do nauczania zdalnego na wypadek pandemii czy innych okoliczności typu wzrost bardzo wysoki temperatur lub niskie temperatury. Takie rozporządzenie weszło i to również będzie zapisane w statutach szkoły. We wszystkich szkołach jest realizowany, właściwie już dobiega do końca, program podręcznikowy. Wszyscy uczniowie zostaną wyposażeni w podręczniki, w ćwiczenia. Zostanie również zapewniony dowóz do placówek oświatowych tym uczniom, którzy mają przywilej dowożenia zgodnie z rozporządzeniem. W pełni też będzie realizowany nowy program, czyli gorący posiłek w szkole. Wszyscy dyrektorzy mają zabezpieczoną możliwość zaoferowania każdemu uczniowi gorący posiłek w czasie pobytu ucznia w szkole. W szkołach zostały zrobione wszystkie przeglądy celem zapewnienia uczniom oraz pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Myślę, że wszystkie placówki są przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego. Wszystkim życzymy owocnej pracy. Państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo pani dyrektor. Otwieram dyskusję. Czy ktoś chciałby o coś zapytać? Proszę bardzo, radny z Wyżnego. Może gdzieś mikrofon. Proszę bardzo, radny z Wyżnego, pan Bolesław Wilk. Panie wójcie, wysoka rado, wysłuchaliśmy tutaj wszystkiego wprowadzenia na temat przygotowania szkół. Wszystko jest pięknie, ale pani dyrektor nie wspomniała o jednej takiej szkole, która w tych sprawozdaniach, które mieliśmy i dyskutowaliśmy na sesji spraw społecznych, jest trochę historia niepokojąca. Chodzi o szkołę numer 2 w Trągowej. I ja mam teraz pytanie w takim razie do pana wójta, bo ten raport chyba został sporządzony gdzieś na początku, ja pamiętam chyba na dzień 8 sierpnia. I tam chodzi o to, że w tym raporcie pani dyrektor tej placówki przedstawia, że stan techniczny szkoły jest w dosyć tragicznym stanie. Instalacja elektryczna i tak dalej grozi niebezpieczeństwem, porażeniem, schody się sypią, a na dodatek tego w
pomieszczeń lekcyjnych jest tak mało, że nauka będzie się odbywać na dwie zmiany, czyli budynek będzie dosyć intensywnie splatowany. Panie Wójcie, teraz konkretne pytanie. Czy od daty sporządzenia tego raportu przez panią dyrektor do dnia dzisiejszego lub do dnia rozpoczęcia roku szkolnego ten stan techniczny uległ poprawie? Czy są dokonane i zaakceptowane przeglądy techniczne tego budynku, tak żeby uczniowie, którzy zasiądą w ławkach, mogli czuć się bezpiecznie i rodzice, którzy myślą swoje dzieci do tej szkoły, też byli pewni, że będą bezpieczni do domu. Dziękuję bardzo. Czy pan wójt udzieli odpowiedzi? Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, już wyjaśniam wszystko. Faktycznie na Komisji Spraw Społecznych były omawiane wszystkie szkoły, ale tutaj żeśmy się bardziej przyglądali w sprawozdaniu ze szkoły numer 2 w Stangowej, ponieważ tam pani dyrektor dość szczegółowo opisała wszystkie, powiedzmy, mankamenty, które by należało poprawić w szkole. Oczywiście są to rzeczy, które nie wyłączają szkoły z użytkowania. Były to jakby rzeczy, które w trakcie przeglądów, które posiada szkoła. Posiada też szkoła te przeglądy i szkoła jest dopuszczona do użytkowania. Nie mamy żadnej decyzji wyłączeniowej czy takich jakichś decyzji, protokołów, które mówiły, że nie można prowadzić zajęć, czy dzieci nie będą mogły bezpiecznie uczęszczać tej szkoły. Są to zalecenia jakby po przeprowadzonych przeglądach, gdzie należy się właśnie skupić na tym, żeby w przyszłości wykonać przebudowę instalacji, ponieważ ona już jest dość leciwa i nie zestarzała się nagle w tym roku, tylko już od wielu, wielu lat, powiedzmy, należałoby tą instalację prawdopodobnie w całej szkole wymienić na jednolitą. Tak jak też schody, które tam z tyłu budynku zostały, płytki na tych schodach popękane, które wymagałyby ewentualnych uzupełnień lub całkowitej wymiany tych płytek. Ale te usterki nie wpływają na to, żeby szkoła nie mogła być użytkowana przez dzieci i nie mogły się tam odbywać zajęcia. Ja rozmawiałem z wami na komisji, bo zaczęliśmy się zastanawiać w ogóle nad przyszłością tej szkoły, nad tym, że właśnie to, co pan powiedział, że sali jest za mało, jeżeli przyjdzie rocznik całkowity, czyli ten, który w tym roku będzie siódma klasa, będzie zerowy i dojdziemy do momentu, kiedy wszystkie jakby roczniki będą wymagały sal lekcyjnych. Była taka dyskusja na temat ograniczenia jakby prowadzonej działalności tej szkoły, czyli do tylko wczesnoszkolnego 1-3, żeby część dzieci przeprowadzić do szkoły jedynki na Pstrągowej i zobowiązałem się do tego, że umówię się z panią kurator na spotkanie i porozmawiam na temat możliwości, ponieważ tak jak wam przedstawiałem, bez opinii pozytywnej pewnych działań, które byśmy sobie zaplanowali przez kuratorium, po prostu tego nie zrobimy. Opinia kuratorium jest wiążąca, my możemy po prostu różne scenariusze wymyśleć i je wprowadzać w życie, ale jeżeli kuratorium się na to nie zgodzi, tego nie zrobimy. Dzisiaj rano udało mi się przed całą sesją skontaktować z panią kurator. Oddzwoniła do mnie, ponieważ przez tą parę dni starałem się to dobić i umówiłem się z nią, ponieważ ma dość dużo zajęć teraz do rozpoczęcia roku szkolnego, więc na wtorek, na 9 będę w Rzeszowie u pani kurator i coś może więcej się dowiem, jakie my w ogóle mamy możliwości, w jaki sposób ewentualnie podejść do tematu szkoły numer 2 na Pstrągowej. A tutaj tak, jeszcze wracając właśnie do tych tematów, tych wszystkich rzeczy, które były w tym jakby sprawozdaniu, pani dyrektor, my początkiem roku, czy przy budżecie, kiedy no, staraliśmy się oszczędnie ograniczać koszty na wydatkowane na remonty w szkołach wszystkich, na wszystkim, na całej terenie naszej gminy, te rzeczy, które nie były jakby wymagane na już, na tą chwilę, zostały odłożone w czasie. I tutaj, jeżeli będziemy mieć środki i faktycznie nie będziemy już mieli możliwości,
możliwości takiej, żeby to zostało tak, jak w tej chwili to jest, że funkcjonuje dalej, to te przebudowy będziemy musieli zrobić, bo też ta procedura ewentualnie zmiany struktury szkoły, no na pewno będzie trwała. I tutaj terminem granicznym jest przyszły rok, wiosna, gdzie będziemy musieli pewnie już wiedzieć, w którym kierunku pójdziemy i co robimy, czyli też ja będę chciał wcześniej wiedzieć, z Wami wspólnie ustalić, co robimy, żeby w budżecie przyszłorocznym ewentualnie zaplanować pewne działania. Albo po prostu idziemy w kierunku konkretnego, całościowej jakiejś po prostu całościowego remontu tego budynku i poważniejszych nakładów, czy też po prostu robimy tylko te rzeczy niezbędne, które wymagają tego i po prostu ograniczamy działalność tej szkoły. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Jeśli nie ma głosów w dyskusji, zamykam dyskusję i przechodzimy do realizacji kolejnego punktu, a jest nim sprawozdanie z działalności Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego za pierwsze półrocze 2022 roku. Sprawozdanie to było prezentowane podczas prac Komisji Spraw Gospodarczych i Transportu. Ponieważ mamy tutaj pana kierownika, prosimy o przedstawienie pewnych skrótowych informacji. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności zakładu. Formę ma już znaną dla wszystkich. Myślę, że z treścią się zapoznaliście Państwo. Treść jest już troszkę zmieniona. Rosną wartości przyłączy, rosną kilometry sieci, obiekty przepompowni, pompowni wody. W związku z czym punkt następny, myślę, że warto zwrócić uwagę, czyli zatrudnienie, jest już troszkę za małe. Rozmawialiśmy na komisjach właśnie o tym. Średnia wieku jest 46 lat. Pracowników fizycznych, których jest tylko sześcioro, bo jest jeszcze pani technolog, przepraszam, więc do emerytury mają daleko. Zatrudnienie wręcz się zmniejszyło w tamtym roku, ponieważ odszedł jeden pracownik właśnie na emeryturę i nie został nikt zatrudniony na jego miejsce. Więc tutaj jest to taki szczegół, na który chciałbym zwrócić uwagę, że jednak to zatrudnienie jest za małe i wymagałoby jednak dotrudnienia. I to zarówno w sferze biurowej, jak i fizycznej. Kolejny punkt to sprawozdanie finansowe już według wzoru z rozporządzenia, sprawozdanie RB30S. Legenda, jak zwykle opis tych paragrafów, które są w sprawozdaniu. I też zwrócę tylko na kilka paragrafów uwagę szczególną. Paragraf 42.60. Jest to zakup energii i wody. No, cyfry nie kłamią, już mamy przekroczenie półroczne o 11%. 11% może jakieś wrażenia nie robi, ale już jeżeli przeliczymy to na kwotę, jest to 83 tysiące na pół roku, więc w skali rocznej, jeżeli by to się pomnożyło, a prognozy nie są zbyt obiecujące, jeśli chodzi o na przykład cenę energii, również cena wody prawdopodobnie wzrośnie, ponieważ gospodarka komunalna z Boguchwały, od której kupujemy 70% prawie wartości wody sprzedawanej mieszkańcom, już złożyła wniosek taryfowy o skrócenie okresu i automatycznie wzrost ceny, co przełoży się na zakup hurtowy. Paragraf 42.70, może nie będę się tu na nim skupiał, bo wykonanie jest na poziomie 22%, też ma to niestety przełożenie na remonty konieczne. Natomiast paragraf 43.00, zakup usług pozostałych. Widzicie Państwo, tu jest przekroczenie już prawie 15% półroczne, co no niestety daje tutaj dość mocno do obraz, przedstawia, jak podrosły ceny usług. To są głównie usługi zagospodarowania odpadów, piaski, skratki, osady, wywóz, transport, pozostałe usługi jakieś tam remontowe czy koparkowe. Wszystko rośnie do góry i przekłada się to właśnie na nasze koszty. Paragraf 44.30, jeszcze tu też bym chciał zwrócić uwagę. Głównie Wody Polskie, też mamy przekroczenie. Niestety te stawki opłaty za przekroczenia, za zajęcie pasa wody, za wydobycie metrów sześciennych, za odprowadzenie ścieków oczyszczonych, no te wszystkie opłaty rosną. Paragraf 60.70, tak na koniec rodzynek, wydatki inwestycyjne. No tutaj mamy bardzo wyraźne 0%. Niestety
nie możemy tych inwestycji prowadzić, ponieważ taryfy były liczone końcem 2020 roku, gdzie sama inflacja była prognozowana w uchwale, w ustawie, przepraszam, budżetowej na poziomie 2,3%. I tak do tego były dopasowane nasze taryfy i na pewno, bo takie były zapowiedzi Wód Polskich, od września będą zwarci i gotowi do analizowania nowych wniosków od przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych na skracanie tych okresów taryfowych i my na pewno też do tego się przymierzymy, żeby wyliczyć i niestety podnieść te ceny stawki opłat. Paragraf trzeci, punkt trzeci, informacje pozostałe, czyli ubytki wody, to co najbardziej myślę zawsze wszystkich interesuje. Mamy na poziomie 16%, aczkolwiek to jest okres taki dość urlopowy, maj-czerwiec, gdzie dużo było średnich wystawianych, które nie zawsze odpowiadają faktycznemu zużyciu mieszkańców. Po podsumowaniu całego półrocza plus lipiec już te ubytki wyszły mi na poziomie 9,7%, więc w skali 12 miesięcy, gdy będziemy robić podsumowanie już na koniec roku, na pewno jeszcze się to zmieni na plus oczywiście. Informacja o wodomierzach sieciowych wzrasta również, zmonitorowanych. Tutaj bardzo czasochłonny jest ten proces analizy tych wszystkich wodomierzy, ponieważ one są czytane raz w tygodniu, a elektroniczne codziennie. Z pomocą idzie technologia, tu myślę, że na komisji rozmawialiśmy i myślę, że na pewno jeszcze wrócimy do rozmowy odnośnie nowego systemu, który chcielibyśmy wdrożyć, ponieważ troszkę przedstawiciel spóźnił się z ofertą. Nie mogłem tego dołączyć do materiałów. Będziemy wracać do tej dyskusji, żeby jednak ten system wprowadzić, który będzie zdalnie i automatycznie monitorował sieć z tych wodomierzy sieciowych, które już mamy, które jeszcze systematycznie będziemy monitorować, żeby te strefy zawężać. On będzie to robił automatycznie, wyznaczał anomalie w postaci jakichś, powiedzmy, wycieków czy awarii, gdzie będziemy mogli jeszcze szybciej reagować na takie zdarzenia. A na pewno będę miał więcej czasu na pozostałe ważne zajęcia związane z prowadzeniem zakładu. Kolejne informacje związane ze stacją uzdatniania wody. Tutaj ważna informacja po uruchomieniu tej studni piątki w tamtym roku. Mamy dużo, dużo więcej wody, troszkę nas to podratuje, aczkolwiek dalej 25-30% zużycia tej wody jest naszej. Tak jak pan wójt wspomniał, kolejne studnie są już opracowywane i będziemy na pewno dążyć do tego, żeby to zapotrzebowanie w 100% było pokryte naszą wodą własną gminną. Na pewno, tak jak rozmawialiśmy na komisji, na pewno warto, ponieważ tak jak wspomniałem, gospodarka komunalna, której kupujemy tę wodę, cały czas te ceny winduje. Ta cena jest na poziomie już teraz prawie 3,80 i nie wiadomo jeszcze, ile podrośnie po zmianie tej taryfy, ale na pewno nie w dół. Króciutka informacja o taryfach, kiedy były ustalane, kto o nich decyduje, jak to wygląda. O ciekawostkach, które wspominałem na komisjach. Niezbędne inwestycje. No tutaj, proszę państwa, tylko jedna ważna rzecz, ponieważ my musimy co 5 lat legalizować wodomierze, więc ograniczyłem tylko do tych legalizacji wodomierzy, gdzie już w przeciągu tego półrocza od grudnia cena tych wodomierzy wzrosła 21%. I nie będzie taniej, bo tam jest moduł radiowy, który uzależniony jest od cen elektroniki. Z tym jest największy problem, ponieważ dostępność wodomierzy, owszem, jest bezproblemowa, natomiast już moduł radiowy, który wspomaga nas właśnie w tym odczycie, no już jest troszkę... Ta cena nie jest taka stabilna. A mamy dwa systemy. Jeden system, cała miejscowość Babica jest zmonitorowana. Drugi system wprowadzamy na pozostałych miejscowościach i w nowych inwestycjach jest już to zapisane, że każdy nowy wodociąg musi być wyposażony w te wodomierze radiowe, co jest na szczęście odciążeniem troszkę zakładu finansowym, ale wspomaga niestety na szczęście dokładnością. Te wodomierze są bardzo dokładne, mierzą bardzo dokładnie i mamy więcej czasu, bo taki odczyt radiowy schodzi dużo krócej niż manualny. Gdyby inkasent miał objechać to i każdego sprawdzić. Tyle z mojej strony, dziękuję. Skrótowo, jeżeli są pytania, bardzo proszę, jestem do dyspozycji. Dziękuję bardzo panu kierownikowi. Przechodzimy do dyskusji. Proszę bardzo, pan wójt najpierw, a później radny oczywiście. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałem tak troszeczkę w uzupełnieniu tej informacji tutaj pana kierownika.
Taka moja uwaga, ponieważ tu zostało podane w tej trzeciej punkcie informacji pozostałe, ta wartość, gdzie mamy różnicę pomiędzy tą zafakturowaną ilością, a którą żeśmy wyprodukowali, czy po prostu wpompowaliśmy w sieć i została zużyta. No nie wiem, czy w przyszłości tych danych nie należałoby pominąć, bo jeżeli my nie mamy wszystkiego zafakturowanego, wszystkiego jakby zliczonego tego, co jest przez mieszkańców zużyte i jest w licznikach, tylko nie zostało szczytane, czyli te dane są no, nieprawdziwe, ponieważ tak tu kierownik wspomniał, część mieszkańców jest gdzieś na wakacjach, nie ma jeszcze nakładek radiowych, trzeba szczytać fizycznie, czyli musi pracownik pojechać i odczytać ten licznik, a jeżeli kogoś nie ma w domu, no to nie ma takiej możliwości, więc brakuje odczytów i tak naprawdę nie są to jakieś ubytki, które już po prostu zostały spisane na straty, tylko tak naprawdę część tych ubytków nie jest tylko po prostu szczytana i przypisana do konkretnych osób i zafakturowanych, więc ta wartość, tak jak tutaj pan kierownik wspomniał, już w tej chwili kilkanaście dni po tworzeniu tego sprawozdania już jest zupełnie inna, więc myślę, że to należałoby gdzieś pewnie końcem roku, kiedy mamy już wiedzę taką konkretną, wtedy po prostu przekazywać te informacje, bo jeżeli ktoś z mieszkańców weźmie takie informacje, a jest dostępna i odczyta, no to się przerazi, no nie, bo ta ilość nie jest mała. Tu dyskutowaliśmy na komisji, no skąd to się wszystko bierze, no ale tak naprawdę ta wartość nie przystaje do tego, co jest w rzeczywistości. Ja pamiętam jeszcze kiedyś jeszcze, jak zakład funkcjonował, kiedy mieliśmy tylko wodę z lutoryża, później został budowany SUW i tam były podawane wartości tych strat, no to te procenty rzeczywiste były no, bardzo wysokie. Później były podjęte właśnie działania właśnie zmierzające do ograniczenia tych różnych rodzajów awarii, czy też niedokładności pomiarowych. Stały budowane studnie wodomierzowe, strefowe, gdzie można było dzięki nim wyłapywać awarie, o których nikt nie wiedział, bo były gdzieś tam w terenach po prostu niezamieszkałych i to spowodowało działanie ZWK, że te straty dość znacząco się ograniczyły. Więc taka moja prośba, żeby może tutaj w przyszłości, dopiero mając dane no, prawdziwe, takie, które są naprawdę no, szczytane i odzwierciedlają, żeby je podawać, żeby nie zaciemniać obrazu tutaj całości działalności. Jeżeli chodzi o właśnie o temat jeszcze, tu kierownik zaznaczył, że cały czas staramy się o zwiększenie ilości własnej wody, ponieważ jest to dla nas najbardziej korzystne, kiedy produkujemy w własnym SUW-ie wodę i te koszty są wtedy niższe i mamy powiedzmy cenę, którą nam ustali Wody Polskie, która ceną jest niewysoką, bo to też mieszkańcy muszą wiedzieć o tym, że cena wody w naszej gminie i w innych gminach też nie jest wysoka i odstaje od tego, faktycznej wartości tego, co my tutaj ponosimy, żeby tą wodę dostarczyć, ją wyprodukować na własnym SUW-ie. Więc żeby te ilości własnej wody zwiększyć, tak mówiłem na początku dzisiejszej sesji, że wykonaliśmy już studnię kolejną. Wydajność jest jeszcze wyższa niż tej studni, którą w tamtym roku żeśmy podłączyli, więc myślę, że pewnie jak podłączymy, a będę chciał to zrobić jak najszybciej, bo mamy w tym roku w budżecie zapisane środki na ten cel, że zwiększymy może około 100 metrów sześciennych na dobę, więc będzie to dość poważny zastrzyk dodatkowej wody na SUW-ie, a mając z tyłu za sobą wiedzę, że dalej rozbudowujemy sieci i te sieci już w tej chwili też zostały rozbudowane, no tej wody będziemy potrzebować jeszcze więcej. Też umawialiśmy inne miejsca, bo mamy SUW w Nowej Wsi na dużej wysokości, ale też staramy się szukać innych miejsc. Przy okazji też inwestycji AGS-19 staramy się tutaj współpracować z wykonawcami, z projektantami, żeby też może udało się w części wschodniej gminy gdzieś po prostu stworzyć miejsce do pozyskiwania wody, jej po prostu uzdatniania i wprowadzenia do sieci i tym samym po prostu ograniczyć uzależnienie się od zewnętrznych podmiotów, w tym przypadku GOKOM-u, bo tak widzieliście, co było w momencie, kiedy wody zaczęło brakować, kiedy był dość duży rozbiór tej wody.
I mieliśmy przez kilka dni problemy, kiedy wody brakło w sieciach, później wróciła. Mieszkańcy dzwonili, denerwowali się, że po prostu są, woda jest złej jakości, jest brudna, trzeba było po prostu potem płukać, kolejne straty tej wody przez płukanie sieci. Więc tutaj staramy się też w tym kierunku iść, żeby tej wody było jak najwięcej. No i też prowadzę rozmowy z inną gminą, sąsiednią też, o ewentualnym takim też pięciu ewentualnych możliwości zakupu w przypadku, kiedy mielibyśmy ograniczoną znowuż ilość z Boguchwały. Więc tak to wszystko wygląda. Jeżeli chodzi o w ogóle funkcjonowanie ZWK i tutaj to, co rozmawialiśmy na komisjach odnośnie zatrudnienia, myślę, że faktycznie trzeba będzie się dość mocno zastanowić nad zatrudnianiem, ponieważ też chcemy, już wspólnie ustaliliśmy ZWK jakby powiększyć o kolejne jakieś zadania. Chciałbym też, żebyście wiedzieli, że już jestem po rozmowach z osobą, która wynajmuje u nas teren po dawnej ekipie remontowo-budowlanej przy ulicy Szereg Szeregów, tak zwana Warszawka. Tam jeszcze w tym roku, już pewnie niedługo, bo też ostatnio rozmawiałem, że osoba wynajmująca po prostu zejdzie z tego obiektu, zostanie umowa rozwiązana z porozumieniem stron i będziemy mogli tutaj przez ZWK ten teren wykorzystać, a będziemy musieli, bo przy przebudowie oczyszczalni, przy rozbudowie będziemy musieli troszeczkę rzeczy wynieść z oczyszczalni i pracownicy docelowo, którzy w tej chwili zajmują się sieciami, pompowniami i innymi rzeczami już w terenie, będą przebywać właśnie na tym obiekcie, a nie na oczyszczalni, ponieważ po przebudowie, tak jak mówiłem, technologia będzie troszeczkę inna i też inny będzie kształt tych wszystkich obiektów tam właśnie na oczyszczalni. Także chyba wszystko. Jeżeli jakieś macie pytania, to proszę. Dziękuję. Dziękujemy bardzo panu wójtowi. Teraz radny z Nowej Wsi, pan Edmund Gontarski, a później oczywiście radny z Wyżnego. Ja chciałem tylko w uzupełnieniu, bo tu po części pan wójt wytłumaczył. Proszę poczekać chwileczkę, musi być mikrofon. O te ubytki, które wystąpiły. Różnica, bo wykazana tu w sprawozdaniu, to jest 3,5%. A kierownik podaje, że łącznie strat jest 16%. Dlatego prosiłbym o wyjaśnienie, bo z pomiaru tej różnicy pomiar wynosi 3,5%, a w sumie ubytków 16%. No, to jest wysoka różnica i tak jak sobie wyobrażam, to wszystko to spada na odbiorców. Jest to wkalkulowane w koszt jednostkowy zużycia wody i dlatego jeśli to są techniczne przyczyny, no to czy cośkolwiek się robi, żeby ograniczać jak najbardziej, żeby tej wody nie uciekało z sieci, jak w takiej dużej ilości. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan kierownik. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, tutaj może ja nie zrozumiałem, może tutaj Pan Radny, bo 3,5% to jest zestawienie niedokładność metrologiczna wodomierzy. Natomiast pod spodem jest średnia półroczna, która wyniosła 16%, czyli ogółem ubytków. Różnica wody, którą znamy, która poszła, bo tak jak widzicie Państwo tutaj w zestawieniu jest i woda, która jest zużyta na cele technologiczne oczyszczalni na stacji uzdatniania, za którą nie dostajemy pieniędzy, ale wiemy, że ona nie uciekła, powiedzmy, do gruntu. To jest znany pobór. Jest w tym również ilość wody zafakturowanej na napełnianie wodociągów, nowych wodociągów i na płukanie, ponieważ te wodociągi muszą być przeprowadzona próba szczelności, więc na wodzie. Ta woda potem jest opróżniana, jest zalewana kolejna woda z chlorem do dezynfekcji i też jest opróżniany wodociąg, żeby ta woda była bezpieczna dla mieszkańców. Tą wodę znamy ilości, również jest oddzielnie tutaj wyszczególniona, ale zafakturowana. Natomiast te 3,5% to jest niedokładność meteorologiczna wodomierzy, którą już przetestowaliśmy
opracowaliśmy, ona książkowo, czy tam powiedzmy z norm, polskich norm wynika do 10%. U nas została udowodniona, że te wodomierze potrafią przekłamywać do 3,5%, dlatego jest ta wartość również tutaj wpisana. Jak widzicie Państwo, 2,5 tysiąca metrów sześciennych zrobi na ogólnej wartości ubytków już jakąś tam wartość procentową. Dlatego ona jest znana i jest wpisana. I nie wiem, czy ta moja odpowiedź tutaj Panu wyjaśniła sytuację. Czy to o to chodziło, Panie Edmundzie? Tak, ale jeszcze... Proszę wziąć mikrofon. Takie pytanie, czy te dane, to są wyliczane do ilości pozyskanej ziemi w naszym ujęciu, czy łącznie z tym uchwałą? Szanowni Państwo, łącznie, ponieważ tutaj jest w pierwszych wierszach ilość zakupionej wody od gospodarki komunalnej, ilość wyprodukowanej wody na suwie i to jest woda, wartość bazowa, czyli woda, która została zakupiona, wyprodukowana i od tej wartości dopiero odejmuję kolejne znane jakby rozchody tej wody, czyli to, co mieszkańcy kupili, znamy z wodomierzy, to, co, tak jak mówiłem, napełniamy wodociągi, płuczemy, to, co zużywamy na cel technologiczny na oczyszczalni, na suwie, te wartości, no być może, nie wiem, dość nieczytelne, jeżeli tutaj pójdziemy dalej. Taka moja uwaga, chciałem, żeby to w przyszłości troszeczkę rozdzielić i zesumować wartości, które żeśmy wyprodukowali i kupili wody i oddzielić to od tej wody, która została zużyta, czyli wyszła z sieci. Bo tutaj jest to wszystko tak po kolei wypisane, na końcu jest jakaś różnica, ale można, no niektórzy mogą nie wiedzieć, co trzeba od czego odjąć z tych wartości. Bo tutaj z tego nie wynika, no, jakby to było, zostało podzielone na woda wyprodukowana, wprowadzona do sieci i która woda wyszła z sieci, wtedy by było to bardzo czytelne, widać by było wtedy, co i ile zostało stracone. Rozumiem, nie ma problemu, w następnym sprawozdaniu będzie to zawarte w formie tabelarycznej lub w formie zwykłego równania matematycznego. Dziękujemy bardzo, proszę bardzo, radny z Wyżnego. Pan Bolesław Wilk był pierwszy, chyba że już... Dobrze, proszę bardzo. A później oczywiście drugi radny z Wyżnego, jak najbardziej. Aha, dobrze. Panie Wójcie, Wysoka Rado, dziękujemy za i dziękuję za informację, a szczególnie Pana Wójta odnośnie tej różnicy niesprecyzowanej wysokości ponad 15 tysięcy metrów sześciennych. Panie Wójcie, no, z tego co zrozumiałem, jest to ilość wody niezafakturowana. Więc Panie Wójcie, w takim razie sprawozdanie za drugie półrocze, które kierownik złoży gdzieś w połowie stycznia, myślę, że nie będzie już sezonu urlopowego i za drugie półrocze stan wody będzie zafakturowany w 100%, plus to niezafakturowane w tym momencie, te 15 tysięcy, więc ta różnica na koniec drugiego półrocza będzie na plus około 15 tysięcy metrów sześciennych. Jeśli to się zgadza, co Pan Wójt powiedział, że to jest ilość wody niezafakturowana. Bo jeśli tak nie jest, to wracamy do punktu wyjścia i do jakiejś kategorii trzeba by tą różnicę przypisać. Ubytków, które są monitorowane, to nie powinno być, no nie wiem. Bardzo fajne wyjaśnienie, ilość wody niezafakturowana. Fakturujemy tą wodę, fakturujemy 100% wody za drugie półrocze, mamy w plusie 15 tysięcy metrów sześciennych. Dziękuję. Może jeszcze. Dziękuję bardzo. Jeszcze tutaj Pan Wójt chciałby dopowiedzieć coś. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, odnosząc się do tych słów tutaj Pana Radnego, ja mówiąc o tym, że ta wartość jest nieprawdziwa i brakuje tu jeszcze niezafakturowanych ilości wody, nie mówiłem o 100% tego. Ja mówiłem, że ta wartość jest niewłaściwa. Czy ona się zmieni na 0, czyli 0%? Wątpię. I na pewno nie będzie zero, tylko na pewno jakiś ten procent zostanie. To nie ma nawet dwóch zdań, bo tu tak kierownik wspomniał. Ale ta wartość na pewno spadnie. Tak, on już tu wspomniał, że już teraz ma wiedzę, że już ten procent jest niższy i pewnie może być jeszcze niższy. Tylko nie chodziło o to, żeby, no, bo taka troszeczkę trwoga zapanowała, jak my na komisji żeśmy to czytali, że aż tyle wody faktycznie zostało stracone, nie jest was zafakturowane i po prostu mamy taką stratę, bo to jest strata. A tu się okazuje, że
Ta strata jest i ona była zawsze, tak mówiłem, kiedyś była nawet dużo, dużo wyższa. Na dzień dzisiejszy ona jest niższa, tylko że ta wartość, która jest podana, jest niewłaściwa. To tak pan powiedział, będziemy mieć w styczniu zestawienie z całego roku wartość, to wtedy, kiedy to będzie już zliczone wszystko, to co faktycznie zafakturowaliśmy i zostało czy zapłacone, czy niezapłacone, ale wiemy, kto to zużył, to wtedy będziemy widzieć, ile faktycznie jest strat takich, które no są przez nas jakby nie monitorowane, czy nie wiemy, czy to gdzieś jest awaria, czy ktoś nam kradnie tą wodę, czy są jeszcze jakieś inne powody, bo takie straty pewnie wystąpią, ale ja bym chciał, my tu wszyscy staramy się właśnie, apelując do pana kierownika, żeby działania, które podejmuje, powodowały, żeby ta strata była jak najmniejsza i dążyła do zera. I ja bym chciał, tak jak pan, żeby było zero po zliczeniu całego roku i żeby nie było niczego, co nam uciekło i nie zostało zafakturowane. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Pan kierownik jeszcze chciałby coś powiedzieć. Tak, panie przewodniczący, szanowni państwo, no to jest chyba takie życzenie nie do spełnienia, żeby bilans wyszedł zero. Myślę, że doskonale pamiętamy, wiemy lub może niekoniecznie, ale wartość bazowa, gdzie zaczynaliśmy jako gospodarstwo, to ubytki były na poziomie 40%. Czy 51. O, pan Tadeusz doskonale pamięta, bo był od początku praktycznie w Radzie, pamięta te sprawozdania, jak one wyglądały. Dzięki tym zabiegom, które prowadzimy, tak jak pan wójt powiedział, cały czas, te ubytki był okres, że nawet chyba w którymś sprawozdaniu było 6%. Na plus nie mamy co liczyć. Wodomierze są produkowane książkowo, tak jak powiedziałem, według norm, do 10% na minus. Jeszcze nie zdarzyło się, żeby któryś wodomierz, który opuścił fabrykę, plusował. To naprawdę musiałby być błąd z urzędu miar, żeby ten wodomierz dostał cechę legalizacyjną. Na to są wykresy. Ja myślę, że aż tak głęboko, szanowni państwo, nie potrzebujecie się wgłębiać w te techniczne wartości wodomierzy, w te techniczne dane. Jeżeli będzie taka potrzeba, nie ma problemu. Przygotuję odpowiednie rzeczy, aczkolwiek mówię, to już jest głęboko sięganie w sposób mierzenia metrologii. Te wodomierze naprawdę są przeróżniaste, że tak powiem trywialnie. My używamy wodomierzy, teraz wprowadzamy te wodomierze objętościowe, one są, niektórzy nazywają je kropelkowymi. W porównaniu do tych wodomierzy, które były montowane jeszcze w 1995 roku, bo przecież początki wodociągu na miejscowości Babica to były początki gminnego generalnie wodociągu, to jest rok 1994-1995 budowy. Tamte wodomierze były zwykłe, skrzydełkowe, mokrobieżne wodomierze, które w ogóle metrologię miały dużo gorszą niż te kropelkowe. Wodomierze z początku wodociągów gminy, miejscowości Czude, 2003-2004 rok, również to były wodomierze bardzo słabej jakości metrologicznej. One już w tym momencie nie występują w produkcji, nie występują w sprzedaży. W wodomierze, powiedzmy, klasy metrologicznej A, która jest najniższa, mogą sobie pozwolić, powiedzmy, wodociągi typu, no nie będę może miejscowościami, ale takie wodociągi, które mają swoją wodę w bardzo dużej ilości, mogą sobie pozwolić na takie ubytki. My nie. I od początku działalności gospodarstwa, zakładu, prowadzimy wszystkie działania, które tylko możliwe są i finansowo, i logistycznie, żeby te ubytki były jak najmniejsze. Tak jak ta legalizacja wodomierzy, o której wspominałem, jest kosztowna, ale prowadzimy ją systematycznie. Blisko 500 wodomierzy jest już na terenie miejscowości Czudec. Cała miejscowość Babica, gdzie jest to w granicy 370 wodomierzy, jest zmonitorowana radiowo i wodomierzami objętościowymi, ale niestety one wymagają legalizacji co 5 lat i je musimy wymieniać, więc to są kolejne koszty. To, co jeszcze wspominaliśmy odnośnie tych ubytków i sezonu urlopowego. Te wodomierze radiowe dają nam większą pewność odczytu wszystkich wodomierzy. Zdarzają się, wiadomo, jakieś tam skrajne przypadki, że ten wodomierz jest w głębokiej piwnicy albo w jakiejś studni betonowej, wodomierzowej, gdzie ten sygnał ma problem, żeby wyjść, dotrzeć do urządzenia, które je czyta, ale jest gwarancja, że to będzie sczytane wraz. Natomiast te wodomierze manualne, nie, tak jak pan wójt wspomniał, no ktoś jest na urlopie, ktoś gdzieś wyjechał, inkasent idzie, nie zastał, zostawia kartkę,
bo zostawia, że był, proszę podać odczyt telefonicznie, ale nie zawsze ktoś potrafi to zrobić, odczytać wodomierz, nie zawsze ktoś znajdzie czas, żeby zadzwonić do zakładu, choć jest telefonów 3 plus 1 komórkowy mój, gdzie można to zrobić. Można to zrobić drogą mailową w każdy możliwy sposób. Podać ten odczyt. Niestety mieszkańcy nie mają tej dyscypliny jeszcze takiej, żeby to zrobić. Stąd są te rozbieżności. Tak jak wspominałem, na koniec lipca, 7 miesięcy podsumowując, z 16% już mam 9,7%. Na koniec, może tak, to sprawozdanie za drugie półrocze, o które pan wspominał, styczeń, luty, jeżeli będzie sesja, będę prezentował, to może podejmijmy decyzję, żeby to było zestawienie ubytków z 12 miesięcy całego roku. Jest to o tyle już wtedy wiarygodne, ponieważ inkasent ma obowiązek, ma takie polecenie służbowe, nazwijmy to, żeby każdy wodomierz był odczytany minimum raz na pół roku. Czyli do każdego ma dotrzeć w jakikolwiek sposób, żeby ten wodomierz raz na 6 miesięcy sczytał. Jeżeli przez te 6 miesięcy nie zastał nikogo w domu, to w tym 7 miesiącu ma obowiązek tak zrobić, czy to w porozumieniu z pracownikami w biurze wysłać listem, czy zwykłym, czy poleconym, jakikolwiek, poinformować tego. Zresztą inkasent nie robi to od wczoraj, od dzisiaj, więc zna mieszkańców, potrafi nawet po sąsiedzku poprosić, żeby ktoś kogoś poinformował i może w ten sposób zróbmy, żeby te zestawienia ubytków były 12-miesięczne. Będzie to wtedy bardziej wiarygodny odczyt i wartość. W ślad za tym, co pan wójt powiedział, będzie to wiarygodne, może tak, w ten sposób. Dziękuję, bo chyba wyczerpałem pytania. Czy ktoś jeszcze chciałby? Tak, jeszcze radny z Wyżnego, pan Kazimierz. Panie przewodniczący, panie wójcie, szanowni radni. Ja tutaj idąc za wypowiedzią pana wójta, czyli dotyczy to informacji studni numer 6, czyli te 100 metrów sześciennych. No jestem bardzo zadowolony, bo po krótkim przeliczeniu okazuje się, że możemy już mieć 47% wody własnej, czyli prawie połowę. I przy tych różnych stratach, które są nieuniknione kwotowo, możemy troszkę uzyskać, więc mam prośbę do pana wójta, żeby te studnie numer 6, jaką szóstą, z tym, że wiemy, że dwie studnie w ogóle nam nie daje wody, więc to ta klasyfikacja jest to studnia numer 4 według funkcjonującej, więc mam taką prośbę, żeby jak najszybciej tę wodę doprowadzić do stacji uzdatniania i prowadzić ją do wodociągu, do mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze radny z Czubca, pan Grzegorz Maźnicki. Panie przewodniczący, panie wójcie, ja mam takie pytanie, panie kierowniku. Nie wiem, czy dobrze pamiętam. Rozliczenie z GOKOM-em w Boguchwale jest miesięczne. 12 tysięcy kubików był przydział, a jeżeli przekraczamy, to jest cena wyższa. Tak? No już to się zmieniło. Szanowni Państwo, ostatnia umowa, którą mamy podpisaną, mamy 10 tysięcy metrów sześciennych miesięcznie, aczkolwiek ograniczenia nie ma, więc to, co przekraczamy, płacimy dodatkowe 36 groszy, bo taka jest różnica wody. Tak, tylko moje wody. Pytanie brzmi tak. Czy ma Pan wiedzę, jak to jest w miesiącach wiosny, zimy, jest prawdopodobnie mniejsze zużycie jak ten. A w miesiącach letnich jest dużo większe. Ile my przekraczamy na przykład w miesiącach letnich ten limit wody? Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, oczywiście mam taką informację, bo ja to śledzę na bieżąco, więc praktycznie z dnia na dzień wiem, jakie jest zużycie. W miesiącach zimowych, jesiennych, już późną jesienią i zima, to zdarza się, że nie przekraczamy w ogóle dopuszczalnego limitu, czyli my jesteśmy poniżej 10 tysięcy metrów sześciennych miesięcznie, więc nie ma tej dodatkowej faktury. Natomiast przychodzą miesiące czerwiec, lipiec, tak jak tutaj żeśmy rozmawiali na komisji troszkę bardziej, w czerwcu mieliśmy problem z produkcją wody po stronie dostawcy, bo te problemy z wodą na naszym terenie, no wiadomo, niestety fizyki nie zmienimy, po górkach zaczęło najpierw brakować wody, na dole zawsze ta woda była, ale to było spowodowane tym, że gospodarka komunalna z Boguchwały nie potrafiła wyprodukować takiej ilości wody, żeby zabezpieczyć swoje potrzeby i jeszcze nam zabezpieczyć nawet ten limit, który był założony. Miesiące czerwiec, lipiec to jest przekroczenie w granicach 2-3 tysięcy metrów sześciennych miesięcznie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? No widać nawet po ilości pytań, jak ważnym i priorytetowym jest tutaj problem wody.
przypominam też o tym, że już od początku kadencji szukamy właśnie nowych ujęć i pan kierownik sobie doskonale z tym radzi, bo widzimy, że będzie nowa studnia otwarta. Siódma, szósta była słona. No i dlatego tutaj optymistyczne jest to, że przypuszczamy, że kiedyś będziemy mogli pokryć 100% zapotrzebowania własną wodą. I tak by było najlepiej. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania są? Jeśli nie ma, to dziękujemy bardzo panu kierownikowi. Zamykam dyskusję. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu naszej sesji, a mianowicie jest to informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej WPF. I tutaj pani skarbnik, gdyby mogła nam przedstawić skrótowo informację. Witam Państwa. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Czudec to okres od początku roku, czyli od 1 stycznia do dnia 30 czerwca, czyli już miesiące te wakacyjne, które obecnie realizujemy, nie są tutaj ujęte, czyli stan wykonania jest na 30 czerwca 2022 roku. Budżet został uchwalony w styczniu i od tej pory realizujemy zapisane w nim dochody, wydatki, przychody, rozchody budżetu. W przedstawionym Państwu sprawozdaniu, w tej informacji z wykonania budżetu, plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przez te 6 miesięcy realizacji budżetu uległ zmianie. Jeżeli chodzi o wynik budżetu, czyli planowany deficyt budżetowy na początku roku w porównaniu do tego, jaki ten deficyt był w dniu 30 czerwca 2022 roku, to tylko różnica 6835 i stanowi to kwotę wprowadzonych dodatkowo przychodów w formie wolnych środków już w późniejszych uchwałach niż uchwała budżetowa, więc tutaj praktycznie to się nie zmieniło. W tym roku przypomnę, że w budżecie bardzo duży deficyt budżetowy wynika z tego, że pozostało w budżecie z roku 2021 bardzo wiele wolnych środków. Pamiętają Państwo, że w grudniu 2021 roku otrzymaliśmy takie pieniądze jak nigdy, wpłynęło kilkanaście milionów złotych do nas i to pokryło, to stanowi przychody roku 2022, dlatego ten deficyt jest tak duży, no tak jest skonstruowany budżet, ale deficyt praktycznie pokryty w całości poza 2 milionami w planie tych obligacji, które dzisiaj były opiniowane, przychodami z wolnych środków i nadwyżki z roku ubiegłego. Jeżeli chodzi o zmiany dochodów i wydatków, to wzrosły one przez te 6 miesięcy o ponad 3 miliony 600. To decyzje, które do nas wpłynęły, to zwiększenia dochodów i wydatków, które zostały dokonane zarządzeniami pana wójta i głównie uchwałami w sprawie zmian w budżecie Rady Gminy. Jeżeli chodzi o realizację poszczególnych składników budżetu, to dochody zostały zrealizowane w 56,45% w porównaniu do planu, więc nie jest to złe wykonanie, natomiast są miejsca w budżecie, które po stronie dochodów nie zostały zrealizowane i takim chyba największym niezrealizowaniem, a planowanym dochodem jest planowana w dziale 700 sprzedaż mienia, przetarg na sprzedaż działek został ponownie ogłoszony, także mam nadzieję, że te dochody zostaną zrealizowane. Poszczególne niezrealizowania dochodów w konkretnych działach budżetu dotyczą głównie tego, że dotacje nie wpływają w równej tam 1/12 czy 1/4 na kwartał, tylko po prostu czasami po zrealizowaniu zadania, te zadania często realizowane są gdzieś w środku roku, w trzecim kwartale, dlatego niektóre
niektóre z tych środków zaplanowanych po stronie dochodów wpływ będą miały dopiero w drugim półroczu, czy nawet pod koniec drugiego półrocza. Jeżeli chodzi o wydatki, plan wydatków został zrealizowany w prawie 50%, 49,19% w stosunku do planu, więc też myślę, że te wydatki idą zgodnie z planem. Natomiast też tutaj z opisu wykonania budżetu po stronie wydatków, jak Państwo przeczytają, niektóre wydatki, szczególnie nie te bieżące, co cyklicznie są wydatkowane, a te wydatki inwestycyjne na pewno nie są w 50% wykonane, może niektóre już w całości, ale jest też sporo takich wydatków, które właśnie, tak jak mówiłam, przy dochodach są realizowane gdzieś teraz, na przełomie roku, na wakacjach, w miesiącach tutaj już drugiego półrocza, dlatego tej realizacji nie ma 50% czy większej. Na bieżąco robimy zmiany w budżecie zadań, które są, nie są realizowane lub gdzieś tam po przetargu są oszczędności. Oprócz dochodów i wydatków, o których przed chwileczką mówiłam, zaplanowane w budżecie były również rozchody na spłatę zaciągniętych kredytów. Zostały one spłacone w połowie i była to kwota 339 788 zł. A stan zobowiązań na koniec pierwszego półrocza, czyli to są obligacje, kredyt i pożyczka, które mamy w budżecie z lat ubiegłych, to kwota 10 020 586 zł. Na dzień 30 czerwca nie mieliśmy zobowiązań wymagalnych, natomiast należności, które wynikają z ksiąg rachunkowych, to kwota 4 422 680 24 zł. Nie są to wszystko należności wymagalne, tylko te, które mają wpłynąć do końca roku, są przypisane w dochodach. Natomiast z tego należności wymagalnych, czyli przypomnę, że do tych, których termin płatności minął, to kwota 1 667 367 zł i 91 groszy, i na tą kwotę to składają się głównie należności z tytułu opłat lokalnych, podatków, opłat za śmieci. Te należności oczywiście na bieżąco są egzekwowane, no ale taki stan tych należności, nieraz takich już może nie tyle nawet bieżących, co gdzieś z poprzednich lat, tych, które są zabezpieczone często już komorniczo, jest na dzień 30 czerwca. Pozostałe załączniki w tym sprawozdaniu, oprócz tej części opisowej, zawierają tabele dochodów i wydatków, w podziale na wydatki bieżące, majątkowe, dochody bieżące, majątkowe. Wykonanie dochodów i wydatków z zadań zleconych, które są w budżecie zawarte, w całości wydatków i dochodów. Wykonanie udzielonych z budżetu dotacji w podziale na dotacje dla sektora finansów publicznych i te udzielone poza sektor finansów publicznych. Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego według ich sprawozdania i wykonania. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu. Sprawozdanie z wykonania budżetu zawiera również w swoim składzie sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury, czyli tu u nas jest to Gminna Biblioteka Publiczna, Ośrodek Kultury w Czódcu. I to stanowi sprawozdanie z wykonania budżetu, natomiast informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zawiera dane dotyczące tego, jak wieloletnia prognoza finansowa przez te pół roku się zmieniała, co się zmieniło. Tam były podjęte dwie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Głównie dotyczyły one dostosowania wielkości budżetowych, które były w zmianach w budżecie podejmowane. Zostały one naniesione na wieloletnią prognozę finansową, ale zmiany dotyczyły również wykazu przedsięwzięć. W tych dwóch uchwałach zostały zmieniane przedsięwzięcia poprzez przesuwanie zmian
zmianę harmonogramu realizacji, jak również dodanie dwóch nowych przedsięwzięć przez to, że otrzymaliśmy nowe środki na budowę wody i kanalizacji i są one planowane nie na rok bieżący, tylko na lata następne, a w zaplanowanych przez nas przedsięwzięciach wieloletnich prognozie finansowej. Głównie to są przedsięwzięcia, które są dofinansowane z Polskiego Ładu. Nastąpiły zmiany poprzez wydłużenie terminu realizacji, przesunięcie terminu realizacji i dołożenie środków do tych zadań, głównie przez to, że postępowania przetargowe pokazały, że tych środków nie jest wystarczająco dużo, żeby te przetargi rozstrzygnąć i to jest w trakcie realizacji w chwili obecnej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo pani skarbnik za przedstawioną informację. Otwieram dyskusję. Jeśli nie ma głosu w dyskusji, zamykam dyskusję. Przechodzimy do kolejnego punktu, a mianowicie raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla gminy Czulec w latach 2020-2021. Było to oczywiście, jak i poprzednie informacje przedstawiane na Komisji Spraw Gospodarczych i Transportu. I tutaj, jeżeli możemy prosić o przedstawienie skrótowej informacji. Tak, dzień dobry Państwu. Oczywiście przedstawię w formie skrótowej. Zaraz po sesji zamieszczę cały raport na stronie BIP Czulec, także będzie można się zapoznać na spokojnie. Niniejszy raport z wykonania programu ochrony środowiska obejmuje okres sprawozdawczy 2020-2021. Według informacji przekazanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, klasyfikacja i ocena stanu jednolitej części wód powierzchniowych Wisłok od Stobnicy do zbiornika Rzeszów nie została dokonana. Można jednak domniemywać, że nadal jest to silnie zmieniona część wód o złym stanie, zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego. Natomiast stan wód jednolitej części wód powierzchniowych Pstrągówka 2 i Gwoźnica oceniono jako dobry, niezagrożony ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego. W latach 2020-2021 nie wykonywano także badań jednolitej części wód powierzchniowych, podziemnych, przepraszam. Jednak z wyników z lat poprzednich można wnioskować, iż ogólny stan tych wód, jak również ich stan ilościowy oraz chemiczny jest nadal dobry. Nie są one zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych. W latach objętych sprawozdaniem na terenie gminy Czulec wybudowano prawie 7 km kanalizacji sanitarnej wraz z budową kontenerowej oczyszczalni ścieków i przepompownią w Nowej Wsi. Do sieci przyłączyło się w sumie 150 gospodarstw oraz 17 podmiotów i dokonano 7 zgłoszeń budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W tym okresie Urząd Gminy w Czulcu prowadził 31 spraw dotyczących gospodarki wodno-ściekowej prowadzonej w gospodarstwach domowych. W tych latach wybudowano również prawie 15 km sieci wodociągowej, a do sieci przyłączyło się 197 gospodarstw. W ramach przeciwdziałania zagrożeniom środowiska w roku 2020 zakupiono samochód pożarniczy Renault Master dla OSP Pstrągowa Dolna oraz piasek, worki, plandeki. Udrożniono również i umocniono przepusty, wykonano prace umocnieniowe i odwodnienia. W roku 2020 z obszaru gminy Czulec w systemie workowym zebrano nieco ponad 1419 ton odpadów komunalnych, w tym niecałe 502 tony selektywnie oddanych odpadów. W 2021 ilości zebranych odpadów nieco wzrosły i wynosiły ogółem prawie 1483 tony, a odpadów segregowanych około 535 ton. Ponadto w PSZOK, czyli naszym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, przyjęto odpowiednio około 340 i 405 ton odpadów.
W tych latach odebrano również od mieszkańców gminy Czudec prawie 164 tony odpadów azbestowych pochodzących z demontażu i wymiany pokryć dachowych budynków mieszkalnych oraz gospodarczych, a także w ramach zbiórki odpadów niebezpiecznych zebrano w sumie 1140 kg przeterminowanych leków oraz 360 kg świetlówek. W ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu dokonano, czy corocznie dokonuje się badania jakości powietrza w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Analiza rocznej oceny jakości powietrza z roku 2020 wskazuje, że na terenie gminy Czudec dotrzymane zostały wszystkie wartości kryterialne w zakresie substancji, dla których wykonuje się te badania, z wyjątkiem benzoapirenu. Ponadto nie został dotrzymany poziom celu długoterminowego ozonu z uwagi na wystąpienie maksymalnie jednego dnia z przekroczeniem wartości docelowej tego ozonu troposferycznego. W czerwcu 2021 roku w Urzędzie Gminy został uruchomiony Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze i w ramach jego funkcjonowania udzielono 120 konsultacji informacyjnych osobom zainteresowanym udziałem w tym programie, złożono 32 wnioski o dofinansowanie oraz przeprowadzono 3 spotkania informacyjne z mieszkańcami gminy. W 2020 roku zamontowano również 84 instalacje fotowoltaiczne, kończąc tym samym projekt parasolowy Wsparcie Rozwoju OZE na terenie ROW. W latach 2020-2021 zamontowano 110 energooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie gminy. W ramach priorytetu ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu oraz zrównoważony rozwój lasów na las przeklasyfikowano ponad 2 hektary gruntów. Natomiast w 2020 roku Rada Gminy Czudec podjęła uchwałę ustanawiającą 7 nowych pomników przyrody na terenie naszej gminy. Według danych pozyskanych z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska na terenie gminy Czudec w latach objętych raportem nie dokonywano pomiarów poziomu hałasu. Jednak inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie przeprowadzili kontrolę 4 podmiotów działających na terenie naszej gminy w zakresie oddziaływania akustycznego na środowisko i tylko w jednym przypadku stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu. Do zmniejszenia hałasu komunikacyjnego, jak i czystości powietrza na terenie gminy przyczynił się szereg inwestycji z zakresu modernizacji dróg gminnych. I tutaj w punkcie wcześniejszym podałam, ile dróg, tak, wyasfaltowano ponad 8 km dróg, a kruszywem pokryto ponad 13 km dróg. W latach sprawozdawczych kontynuowano rekultywację zamkniętego w 2005 roku wysypiska odpadów komunalnych w Przedmieściu Czudeckim i dodatkowo w ramach ochrony powierzchni ziemi i przywróceniu wartości użytkowej gleb, przepraszam, gmina Czudec dofinansowała badania przeprowadzone przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą z siedzibą w Rzeszowie, która pobrała i zbadała jakość gleb rolniczych na terenie naszej gminy. Z wyników tych badań wynika, że gleby ogólnie na terenie gminy są zakwaszone. Ostatnim priorytetem jest ochrona przed promieniowaniem elektrycznym. Przeprowadzone w latach 2020-2021 badania poziomów pól elektromagnetycznych nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych poziomów. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, panie kierownik. Już działa. Dziękujemy bardzo, panie kierownik. Otwieram dyskusję. Czy ktoś ma jakieś pytania? Jeśli nie ma, proszę bardzo, radny z Nowej Wsi, pan Edwin Gontarski. Tylko proszę wziąć mikrofon, bo... Proszę poczekać chwileczkę.
Nowej Wsi oczyszczalnia ścieków i 6,4 km sieci i przyłączyło się 159 gospodarstw. To nie są, rozumiem, gospodarstwa tylko w Nowej Wsi, ale w ogóle w gminie, tak? Tak, to jest ogół gospodarstw, które się przyłączyły na terenie naszej gminy w tych latach sprawozdawczych. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Jeśli nie ma, dziękujemy bardzo pani kierownik. Dziękuję. Zamykam bardzo dyskusję. Przechodzimy do kolejnego punktu, którym są sprawy różne. Jeśli są pytania, proszę bardzo, pan wójt. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam parę tematów, które chciałem poruszyć w sprawach różnych i tutaj chciałem też, żebyście państwo wyrazili swoją opinię na pewne tematy. Pierwszym tematem to jest, który wyszedł mi przedwczoraj, mieliśmy spotkanie z dyrektorami szkół przed rozpoczęciem roku szkolnego. Pani dyrektor ZAS-u była obecna, pan zastępca, ja i dyrektorzy razem z nową dyrektorką na Pstrągowej. I na końcu doszliśmy do takiej rzeczy jak ustalenie minimalnych stawek za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych w gminie Czudoc. Jak wiecie, do tej pory nasi mieszkańcy, organizacje jak straż czy kluby sportowe, wszystkie nasze te obiekty na terenie gminy mieli wynajmowane nieodpłatnie. Ponieważ taka była decyzja kiedyś tam i też w moim zarządzeniu z 19 roku jest punkt 7 w paragrafie pierwszym, gdzie czytamy: zwalnia się z opłat podmioty świadczące usługi dla uczniów i dzieci z placówek oświatowych gminy Czudec oraz mieszkańców i kluby sportowe w gminy Czudec wynajmujących halę sportową i salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalnym i sanitarnym. I teraz wyszła dyskusja, ponieważ po rozmowach na komisjach, gdzie dyskutowaliśmy o przyszłości naszych finansów, budżetu gminy i tego, że trzeba będzie podjąć decyzje, które pozwolą oszczędzić pewne wydatki na oświetleniach, na ogrzewaniu, na naszych obiektach komunalnych, właśnie chciałbym się was spytać, żebyście wyrazili opinię, czy mamy zmieniać też tutaj zasady tego zarządzania, ponieważ zarządzenie będę musiał i tak zmienić, ponieważ te stawki, które są wpisane, one odbiegają w tej chwili od trochę od rzeczywistości, ponieważ są ustalane już 3 lata temu, więc trzeba będzie je zmienić, podnieść oczywiście. I tutaj one będą funkcjonowały na pewno dla podmiotów zewnętrznych, tak na przykład na wakacjach przyjeżdżają kolonie, jakieś zewnętrzne podmioty, które chcą wynająć salę, bo tu jest dość dużo tych elementów, które można po prostu sobie wynająć i te stawki zwiększymy. Tylko moje pytanie jest takie do państwa radnych. Czy zostawić punkt 7 i utrzymać nadal nieodpłatne korzystanie przez te podmioty, czyli naszych mieszkańców, naszych uczniów, nasze kluby sportowe, nasze stowarzyszenia, jako nieodpłatne te obiekty, bo to wiadomo, wiąże się z kosztami, ponieważ oni się spotykają przeważnie popołudniami, wieczorami, poza godzinami lekcyjnymi i wtedy trzeba zużyć prąd na oświetlenie, trzeba zużyć gaz na ogrzewanie, bo w innym wypadku no, skręcamy na okres nocny, na wieczorny. No i też woda zużywana jest, jeżeli są jakieś spotkania sportowe, gdzie ci zawodnicy się później korzystają z pryszniców. Więc takie moje pytanie, żeby tutaj może ten pierwszy punkt na początku, żebyście może ktoś się wypowiedział, czy zostawiamy tak jak jest, czy jednak wprowadzamy dla wszystkich te odpłatności. Czy może jeszcze jakiś pomysł, na przykład 50% tylko z tego, co ustalę w zarządzeniu, będzie dla mieszkańców zniżka 50%. Także proszę o podjęcie tutaj tematu i dyskusję. Proszę bardzo, radny. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli podniesiemy, wprowadzimy opłaty dla klubów sportowych i stowarzyszeń, tak, to będziemy musieli potem w budżecie dołożyć pieniędzy na funkcjonowanie tych klubów. Więc uważam, że tu nie ma sensu tego jednego punktu zmieniać. Dziękuję.
Myślę, że problem wynika z tego, że często jest tak, że szkoły pracują powiedzmy do 15, natomiast wszystkie zajęcia dodatkowe odbywają się wieczorami i zużywamy ogromne ilości energii, zarówno elektrycznej, jak i cieplnej, i również woda i tak dalej. I to wszystko podnosi, no ale to jest wszystko dla naszych mieszkańców, więc chociaż myślę, że można by troszeczkę to ograniczyć. Proszę jeszcze o taką dyskusję. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, mnie chodzi przede wszystkim o lalę. Po prostu funkcjonuje sala gimnastyczna, jeśli jest pogoda ładna na tym, i popołudniami się odbywają jakieś tam zajęcia. W siatkę czy no przecież są boiska, te plażówki, nie plażówki. Młodzież powinna korzystać przede wszystkim z tych boisk, a nie z sali gimnastycznej, co jest upał na tym, żeby to też jakoś tam ograniczyć. I tutaj, co przede mną powiedział Grzesiek, dla Grzesików, czy dla mieszkańców tych zespołów, żeby to skorzystali z tego mieszkańcy przede wszystkim. Ale nie zgadzam się na to z zewnątrz, jak ktoś przyjeżdża, bo i takie są sytuacje, to już za opłatę. Bo tam widzę, że jeden jest w jakiejś z danej miejscowości, a tutaj koledzy gdzieś tam ściągani są ze Szczyrowa, czy stąd, bo tu jest za darmo i korzysta. Także trzeba na to przede wszystkim zwrócić. Może byśmy podyskutowali, bo to chyba nie jest tak, że to musi być od 1 września ustalone na, od razu na cały rok szkolny. Moglibyśmy podyskutować na ten temat, na przykład w komisjach albo w komisji, i wtedy ustalimy wspólne stanowisko. Nie wiem, czy dzisiaj to jest dobry pomysł, żebyśmy tutaj podejmowali jakieś decyzje. No to właśnie, gdyby te dane przedstawił, na przykład ktoś przygotował dane, ile nas to ewentualnie kosztuje, czekaj, i wtedy byśmy zobaczyli. Czekaj, panie przewodniczący, Wysoka Rado, z całym szacunkiem, ale będzie to trudne, bo no, liczyć ilość energii w trakcie tam powiedzmy jakiegoś wydarzenia, okej, można przed z wydarzeniem spisać, czy tam tego, no ale woda, ogrzewanie tej wody, czy ciepło, które będzie wytwarzane przez piec gazowy, no to darujcie, ale to byśmy musieli chyba zatrudnić jeszcze po dwóch ludzi na każdej szkole i tego pewnie i tak byśmy nie zrobili dobrze. Do tego, tak mówię, no czasem się nakładają, bo są też zewnętrzne podmioty, które prowadzą na przykład dodatkowe zajęcia dla dzieci, typu jakieś tańce, jakieś kółka tematyczne, zajęcia w klasach, gdzie wykorzystywany jest na przykład sprzęt szkolny, tam to wszystko jest objęte, ale jest to stricte dla naszych dzieci, dla naszych mieszkańców z terenu naszej gminy. Ja to wywołałem teraz, bo to było już po komisjach, czyli nie miałem możliwości przedyskutowania tego na komisji. Wyszło mi to w trakcie spotkania, tak mówię, z dyrektorami szkół i chciałem właśnie tutaj spytać, bo ja to zarządzenie, powiedzmy, mogę zostawić z tym punktem 7 i stawki tylko po prostu podniosę. Jeżeli Państwo chcecie, może być na kolejnych komisjach, możemy to przedyskutować na spokojnie. Tylko myślałem, że może jeżeli będziecie wszyscy jednomyślnie na tym stanowisku, żeby dla naszych mieszkańców dalej utrzymać to w takim stanie, że nie płacą te podmioty, na przykład jeżeli to robią dla naszych dzieci, jeżeli to są nasze kluby sportowe, czy OSP na przykład wynajmuje salę, znaczy wynajmuje, no jest, rezerwuje sobie salę na zajęcia, to żeby ich nadal po prostu nie obciążać. Czy zaborowiacy w Zaborowie też korzystają z sali gimnastycznej w szkole, gdzie dzieci ćwiczą, gdzie starsi ćwiczą różnego rodzaju tańce, i jest to przeważnie popołudniami, bo ludzie pracują, dopiero mogą się wieczorami spotkać, więc na pewno tam i energia wchodzi w grę i no czasem, no może nawet i czasem trzeba się umyć, bo po takim tym, więc i ogrzewanie też musi też działać wtedy, jeżeli to są już, to są dni zimowe, więc to wywołało u mnie to pytanie, że dyskutowaliśmy o oszczędnościach, o tym, co będziemy mieć od 1 stycznia, bo tak naprawdę to do końca roku ceny energii nam nie wzrosną, bo mamy umowę do końca roku po grupie zakupowej, ceny gazu nam nie wzrosną, bo mamy też po grupie zakupowej cenę gazu do końca przyszłego roku, i tutaj do końca roku, powiedzmy, te koszty, które mamy do tej pory, nie będą drastycznie do góry rosły.
Ale od 1 stycznia, jeżeli będziemy mieć podpisaną nową umowę, gdzie będzie stawka dużo wyższa, no te koszty pewnie będą wzrastały przynajmniej na energii elektrycznej. Więc stąd moje pytanie, jeżeli jest taka wasza wola, że przedyskutujemy to na spokojnie, powiedzmy na następnych komisjach i na następnej sesji mi powiecie, czy na komisja powiecie mi, czy zmieniać moje zarządzenie, bo to jest moje zarządzenie, to nie jest tutaj jakaś uchwała, ale chcę z wami też takie rzeczy konsultować, bo o tym dyskutujemy i ma to wpływ na budżet, który wy uchwalacie i który za wy też odpowiadacie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czyli co, podejmujemy decyzję? Czyli rozumiem, że mam zostawić tak jak jest i na przyszłym tym... I przedyskutujemy. Mnie chodzi o to, że kluby, czy tam jakieś taneczne, libretto, czy jakieś tam, co nasze dzieci w tym uczestniczą, to żeby po prostu nieodpłatnie, ale jeżeli przychodzi, zbiera się grupa młodzieży i chce wynająć salę, żeby pograć w piłkę, nie, to nie jest żaden zespół, to normalnie za odpłatność. Tak jest w tej chwili. Nie, mieszkańcy są zwolnieni. Pisze tak w punkcie 7. Zwalnia się z opłat podmioty świadczące usługi dla uczniów i dzieci z placówek oświatowych. Czyli tu są przypadki, kiedy firma przychodzi i świadczy jakieś tam zajęcia dodatkowe dla dzieci. Typu nauka jakieś na instrumentach, czy tańca, czy jakieś kółka tematyczne, przyrodnicze, czy cokolwiek innego. I korzystają wtedy z pomieszczeń szkoły, bo dzieci na przykład po zajęciach zostają w szkole i mają te dodatkowe zajęcia. Więc wtedy nie pobieramy opłaty za wynajem pomieszczeń dla tych podmiotów. I następnie oraz mieszkańców, czyli to, co mówi tutaj Grzesiek, czyli jak się zbierze grupka naszej młodzieży z terenu naszej gminy i będzie chciała sobie pograć na hali, i to my tej opłaty w tej chwili nie pobieramy. Oni sobie rezerwują, powiedzmy tak, strażacy czy klub sportowy jakiś termin i w tym terminie dyrektorka im udostępnia i nie pobiera od tego opłaty. Jeżeli kluby sportowe czy inne organizacje też z naszej terenu naszej gminy chcą, no to też w tej chwili nie ma pobieranych opłat. Jeżeli się zdarzy, a zdarzają się takie tematy, że ktoś z zewnątrz przychodzi, bo przeważnie jest to na wakacjach albo na feriach się tak zdarza, kiedy przyjeżdżają na przykład tu do okolicznego tego ośrodka edukacji nauczycieli, przyjeżdżają jakieś zewnętrzne kluby, czy są kolonie zewnętrzne i oni wtedy przychodzą dyrektorzy tego ośrodka z prośbą o wynajęcie tych sal, to wtedy dyrektorka nalicza te opłaty. Pobieramy te opłaty i tak to jest, i tak to funkcjonuje w tej chwili. Także rozumiem, że ja podnoszę stawki, na razie tego punktu nie wykreślam, zastanowimy się na komisjach i wtedy podejmiemy decyzję. Dobrze, dziękuję tak bardzo. Tak zrobimy, zamkniemy dyskusję. Dobrze, to teraz mam jeszcze kolejne punkty. Następne to jest nadleśnictwo. Wczoraj miałem przyjemność rozmawiać z zastępcą jakby dyrektora nadleśnictwa, czyli z panem Piotrem Szetelą. Kilka tematów żeśmy omówili. Jeden z tematów to było zamiana działek, którą przygotowujemy się i na którą w końcu mam działkę na Pstrągowej, z piątek podpisałem akt notarialny ze starostwem. Przyjechał do mnie, ponieważ ma propozycję jeszcze dwóch dróg, które w tej chwili nie są użytkowane. Są na terenie Babicy. To jest, jak jedziemy tutaj na działy od strony Bud Babickich i znajdują się dokładnie nad tunelem przyszłym. Są te drogi, jedna jest zaużytkowana przez kółko rolnicze całkowicie, bo tam mają pola i tej drogi praktycznie nie ma, jest pole jednolite. I druga jest obok tego pola, gdzie też praktycznie jest jakiś tam ślad, ale nie jest wykorzystywana. Oni w tej chwili kupują tam od prywatnego właściciela jeszcze działki do kompleksu leśnego, będą dokupywać i chcieli po prostu z tej drogi, tą drogę w przyszłości ją zmodernizować, żeby mieć dojazd do lasu. Jest to droga nasza, a jak mówię, w tej chwili ona stanowi tylko dojazd do lasu i jeszcze są takie dwie działki, które prywatne były przy tej drodze, ale one staną się też własnością lasów państwowych, więc ta droga będzie tylko i wyłącznie prowadziła do lasów i no stąd z tego ich pomysł, żeby wziąć na siebie i móc korzystać z jakichś środków, które dostają na modernizację tych dróg. I to byśmy, oni by chcieli to właśnie, te dwie jeszcze drogi dołączyć do tej drogi na Pstrągowej, która prowadzi do Wielkiego Lasu, czyli od tego skrzyżowania na Wiśniową
w stronę tego piknikowego to miejsca w środku Wielkiego Lasu. I za te trzy w sumie drogi my chcemy, żeby nam przekazali drogi, które od wielu, wielu lat stanowią, powiedzmy, nasze wydatki, bo myśmy je praktycznie budowali, utrzymujemy. To są na terenie Wyżnego, na Przylasku, od mostu, aż wyjedziemy z lasu, to jest jedna. To jest niedawno wycięta droga zaleśniczówką, tam nie będę podawał nazwisk dalej, który był temat też już parę lat znany, od tego się zaczęło w sumie cały temat zamian. Droga w Babicy między lasami, tam jest kawałek naleśnictwa w stronę Grochowicznej, jak jedziemy, tam jak wylecimy na tym takim przerywniku między lasami, choć też chciałbym tę drogę w lesie i potem tam w tym kawałku zagajnika też od nich wziąć, ale to jest jeszcze niewydzielone geodezyjnie. Oni mówili, że może by to też im się udało zrobić w przyszłości. Jest droga na Zawalu we Wyżnym. To jest ten kawałek, który nam jakby w pewnym momencie zabrano, nie zdążyliśmy tego skomunalizować. Naleśnictwo wcześniej złożyło wniosek i zostało to zabrane. I na wyciąg, tak. I droga na wyciąg, druga strona, to samo też, ta droga też by przeszła na naszą własność. Wychodzi praktycznie prawie, że porówno powierzchniowo temat zamiany. Wiadomo, że oni zlecą rzeczoznawcy majątkowemu, który będzie musiał stworzyć operaty na to, bo tak to musi być. To jest ten sam praktycznie rzeczoznawca, który u nas też na nasze zlecenie pracuje, więc myślę, że tutaj wszystko zostanie to dograne technicznie. Oczywiście wasza zgoda będzie musiała być formalna tutaj na sesji następnej, gdzie będą podjęte uchwały o zamianie tych działek i w końcu część tych dróg, których jesteśmy i tak beneficjentami remontów, będą w końcu nasze i będziemy mogli po prostu udostępnić mieszkańcom. Mieszkańcy będą mieli dostęp formalny do swoich terenów. Oprócz... Bucze i Stwotwiny. Bucze to są tematy właśnie, które wspomniałem w przypadku Babicy, które są drogi, ale nie są wycięte jako oddzielne działki. To też będę starał się, żeby razem z naleśnictwem doprowadzić do wycięcia tego. Oni to muszą sami, bo to jest ich teren, więc oni muszą sobie poprzez geodetów te drogi wydzielić i wtedy będzie możliwość dalszego działania z nimi, żeby te drogi jakby wziąć na teren naszej gminy, na poczet na gminy Czudec. Proszę mi wierzyć, droga kamienista, ale na mapie jej nie ma. Ona istnieje fizycznie, ale na mapie jej nie ma. Pokażę nawet po sesji, może pokazać. Słuchajcie, te, które są wycięte i które stanowią, powiedzmy, ich własność, praktycznie wszystkie żeśmy wypisali i nie ma już dróg, które by były własnością naleśnictwa, i moglibyśmy je wziąć. Wszystkie. No właśnie chciałem dojść do tego, bo to był jeden z tematów, o którym żeśmy rozmawiali z panem Szetelą, a następny temat to podjąłem, temat właśnie Kaczarnicy, bo tu jest troszeczkę bardziej skomplikowana rzecz, ponieważ ta droga, ja rozpoczynam procedurę teraz jakby formalną, czyli tej drogi koniecznej, ale on też rozpocznie procedurę, gdzie ma nadzieję, że się uda to z właścicielem tej części, gdzie jest hotelowej, dojdą do porozumienia i zrobią to na zasadzie zamiany, ponieważ tamta droga asfaltowa, która istnieje już wiele lat, jak powstała Kaczelnica, ona idzie takim, no w różny sposób, ja wam raz już pokazywałem, raz idzie po tej prywatnej części hotelowej, raz idzie tego prywatnego właściciela, raz idzie po naleśnictwa. W większości po naleśnictwa, czasem jest tak, że dochodzi bezpośrednio naleśnictwo do rzeki Wisłok, więc mają to spróbować dogadać się, żeby naleśnictwo jakby, bo oni też de facto nie mają dojazdu, tak samo jak hotel nie ma dojazdu i my i tam powiedzmy jeszcze mieszkańcy za naszą częścią tego. To wszystko jest po prostu tak zagmatwane, więc będą chcieli, naleśnictwo będzie chciało to teraz z właścicielem tego hotelu to wyprostować i jeżeli będzie to dalej szło, bo to ta droga biegnie potem wzdłuż naszej działki, też częściowo po naszej działce, częściowo po naleśnictwa, my też do tego
tego przystąpimy i na podstawie jakby porozumienia takiego geodezyjnego te granice wyregulujemy tak, żeby ta droga była do przejęcia, czy po prostu, żeby można było na przykład z leśnictwem spisać jakąś umowę. Ale i tak ja procedurę zacznę, bo ta procedura, która żeśmy się zdecydowali na tą drogę konieczną, ona będzie trwała, więc jeżeli by się tam to nie udało, to będziemy kontynuować. Jeżeli się wcześniej dogadamy między sobą i leśnictwo wyprostuje ten przebieg tej drogi, to tamtą procedurę najwyżej po prostu wstrzymamy i tyle. To był właśnie temat z Kaczernicą, a potem jeszcze podjąłem temat z naleśniczym. No proszę, pani Sołtys. Proszę bardzo. Już rozmawiałem. Dobrze, to jest odcinek, którego nie ma na mapie, który jest przez las, ale którego nie ma. To, tak mówiłem, takich dróg jest jeszcze więcej na terenie gminy. To jest tam od strony Woli Pstrągowskiej, nie od, znaczy Brzostowa się ciągnie tu od dołu, no nie? A tam jest taki odcinek, który nie ma go na mapie, bo przez las przechodzi. I tak, ale tak mówię, to są tematy, które musi naleśnictwo przeprowadzić geodezyjnie, czyli musi stworzyć działki drogowe, które ewentualnie później moglibyśmy przejmować od naleśnictwa. To tych tematów jest dużo więcej, na każdej praktycznej miejscowości jeszcze. Dobra, jeszcze jeden temat z naleśniczym omawiłem, to jest temat zamczyska, czyli ruin zamku w Czódcu, ponieważ tak jak pamiętacie, mówiłem wam, że byłem na spotkaniu w starostwie, gdzie spotkali się przedstawiciele powiatu, gminy, naleśnictwa, byli też Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Czudeckiej, więc jest pomysł, żeby te ruiny zrobić jako atrakcja turystyczna, żeby je jakoś odsłonić, wyeksponować i starać się może pewnie jakieś środki, może też i nawet od konserwatora zabytku, może z innych źródeł, na jakieś tam po prostu stworzenie faktycznie jakichś ruin, bo tam na razie jest tylko taka baszta, która jest niszczeje w środku lasu, więc leśnictwo w tym momencie jest na etapie właśnie wydzielania z tego terenu, bo tam jest jeden kompleks leśny, w którym jest ten ośrodek dawny kolejowy, taki był ośrodek taki z domkami. Tak, i to jest w tej chwili wycinane jako oddzielna działka, bo oni to będą chcieli zbyć. I też przy okazji zostanie wycięty ten teren tego zamczyska, tak żeby on dostał inny użytek, BZ chyba bodajże, żeby też można było, powiedzmy, prowadzić jakieś prace na tym, bo w tej chwili to jest LS i no i ciężko będzie cokolwiek w takim terenie stworzyć. Więc oni wydzielą tą część tego dawnego ośrodka plus tą część, gdzie moglibyśmy coś tworzyć, oczywiście w jakimś porozumieniu, czy może przekazaniu, czy użyczeniu tego terenu, gdzie jest to zamczysko. I starać się pewnie o jakieś środki zewnętrzne, więc to też żeśmy dogadali. To by było wszystko pewnie, co z naleśniczym, zastępcą naleśniczego mi się udało ustalić. Będziemy cały czas w kontakcie oczywiście z nim, bo musimy tutaj ten temat, chcemy w miarę szybko tych zamiany dróg pociągnąć i żeby to szybko sfinalizować. Jeszcze następny temat. Pewnie już wiecie, za niedługo zostaną dostarczone nowe samochody do jednostek straży pożarnych, czyli do Pstrągowej będzie średni samochód dostarczony. Oni to planują wszystko na lecie tam zrobić taką po prostu imprezę, gdzie będzie to oficjalne przekazanie tego samochodu i będą po prostu uroczystości. I w Czódcu jest też już praktycznie za niedługo będzie dostarczony samochód lekki, który też z dotacji udało się zakupić, tylko że tutaj akurat strażacy planują takie oficjalne przekazanie troszeczkę później, jak już wszystkie te święta, uroczystości miną, bo mamy teraz troszeczkę napięty ten harmonogram, więc będą chcieli też w Czódcu na rynku zorganizować taką uroczystość, jakieś atrakcjami dla mieszkańców i ten samochód tam oficjalnie, żeby był zaprezentowany i przekazany. Także chciałem wam też to powiedzieć i żebyście wiedzieli, że takie dwa tematy będą i te tematy to kończymy. Sala w Babicy, czyli sala gimnastyczna, cały obiekt sportowy, który mamy projekt,
Jak wiecie, czy może nie wszyscy widzieli, tutaj zostało zawiązane, to może nawet radni coś powiedzą z Babicy, został zawiązany komitet taki wsparcia budowy tego obiektu, co mnie bardzo cieszy, ponieważ będzie on zbierał środki, już zbiera środki na budowę tego obiektu. Będą one mogły być przekazane na rzecz gminy po to, żeby nas pomóc w przyszłej budowie tego obiektu. Więc też chciałbym, żeby wszyscy, jeżeli już wiecie o tym, żebyście też to nagłaśniali, bo ja tam też udostępniam na internecie, Facebooku, jeżeli tam gdzieś macie możliwość, żeby to po prostu rozpropagować, nawet na zewnątrz, nie musi to być koniecznie nasza gmina czy powiat, mogą być to też z zewnątrz, którzy pochodzą z tych terenów, z Babicy czy skądś, żeby po prostu wesprzeć tą fajną inicjatywę i żebyśmy mogli kiedyś w niedługim czasie ten obiekt wybudować i cieszyć się z niego. To jest następny temat i jeszcze imprezy, które już tu mówiłem, w najbliższą niedzielę, czyli 28 na rynku w Czucu, to Was zapraszam wszystkich i tu sołtysów i też zaproście też innych. Będzie taki jarmark kulturalny, to są dary natury. Program, nie będę Wam programu czytał, bo sobie możecie zaczytać z plakatu, o 15 godzinie rozpoczyna. Wiele atrakcji myśliwskich, jest też darmowy bigos myśliwski, są różne innego, też dla dzieci, zabawy, dmuchańce. Także też jeżeli tam macie kogoś, to też rozpropagujcie tą informację, żeby można było z tego skorzystać jeszcze w tym roku, póki jest ciepło. No i później, jak wiecie, będziemy mieć 11 września dość dużą i pewnie jedną z najważniejszych imprez na gminie, czyli dożynki powiatowo-gminne. Tu też współpracujemy z Powiatowym Ośrodkiem Kultury w Wiśniowej, gdzie oni tutaj wspólnie z naszym Ośrodkiem Kultury i z parafią Czudec, ponieważ tutaj też jest 20-lecie koronacji obrazu Matki Boskiej, więc wspólnie to jakoś próbujemy dociągnąć szczęśliwie do finału 11 września. Wszyscy na pewno już dostaliście chyba zaproszenia, jak nie, to dostaniecie, więc też wszystkich zapraszam, jeżeli tam macie jakieś rodziny, ktoś, kto był 20 lat może temu na koronacji, żeby tutaj też się spotkać właśnie 11 na stadionie w Czucu. Tam będzie wybudowany ołtarz, będzie tam msza polowa. Zaproszyliśmy razem z proboszczem biskupa. Mamy nadzieję, że mimo tam obowiązków przyjedzie. Zaproszenie goście też są z wyższych szczebli, no tak pokazywałem radnym dzisiaj, dostaliśmy tylko odpowiedź na razie taką negatywną od pani wojewody, że niestety nie będzie mogła być, bo ma inne obowiązki i jakieś inne terminy, także mam nadzieję, że się to wszystko nam uda sprawnie zorganizować i po prostu, żeby się to wszystko odbyło. Chyba, no tak, jeszcze właśnie tutaj radny mi przypomniał, też w tym roku powiatowe zawody strażackie odbywają się na Pstrągowej. Przyszła kolej na gminę Czudec w tym roku, więc też zapraszam. One będą czwartego, tak, czwartego, czyli tydzień po tym pikniku na stadionie w Pstrągowej koło szkoły, także też zapraszam, oprócz same zawodu na pewno tam będą też i atrakcje inne, także będziemy mogli się jeszcze w tym roku coś na zewnątrz pobawić, nie w salach wieczorami. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy są inne sprawy? Tak, pan sołtys z Zaborowia, proszę bardzo. Tylko proszę wziąć mikrofon. Jeżeli ktoś może udostępnić mikrofon. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Wysoka Rado. Ja mam pytanie. Tej właśnie był wybudowany peron w Zaborowie i tam planowane było wybudowanie 20 stanowisk parkingowych. Jest 5 prawdopodobnie, a resztę no, zostało zawieszone do uzgodnienia i tam na tym placu teraz nie zostało. Co roku był koszony, a teraz zostały takie chwasty, osad już dojrzał i roznosi się. To jest jedna sprawa, a druga sprawa jest tutaj inwestycje, kolej przeprowadza modernizację, przebudowę tej linii kolejowej i w tym czasie by może było to
należało to zrobić, przypilnować i ten temat poprowadzić. I mam pytanie, czy na tym, tutaj, na terenie Czódca, no bo to, to ta ruina to straszy i czy jest, są jakieś plany, żeby z koleją uzgodnić, no bo Czódec też, tu jest Żarnowy, tam są te perony budowane, przystanki, a Czódec tu też, tak, no, czy są jakieś plany, propozycje w tym zakresie, żeby to zrobić, to mam pytanie. Dziękuję bardzo. Może pan wójt odpowiedzieć? Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli chodzi o zaborów i miejsca parkingowe w ramach PKA, to na komisji tutaj przedstawiałem ten temat, ponieważ byłem na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim z panią dyrektor odbudowy infrastruktury, która też nadzoruje realizację tego całego programu. Planowo na początku tej inwestycji miały powstać parkingi w Babicy, Babica Kolonia, Czódec, stacja i zaborów w Błonie. Jak wiecie, później były prowadzone inwestycje przez kolej. W trakcie, kiedy myśmy robili, znaczy myśmy, no, budowaliśmy most na rzece Wisłok, w ramach ROF-u była budowana obwodnica Czódca, wtedy też była przebudowa i linii kolejowej. W tym czasie został wbudowany parking właśnie w Zaborowie, Błonie, tam na kilka samochodów. I temat tych 20 miejsc, które zostały zapisane w PKA, jest dalej aktualny, z tym, że myśmy do tej pory nie startowali z tematem, ponieważ to było, miało być w jednym zadaniu, w jednym zamówieniu, ponieważ jest to w jednym projekcie i wiązało się z parkingami w pozostałych miejscach. I tutaj przez to, że było to powiązane, a zmieniło się nam ukształtowanie stacji przystanku kolejowego w Babicy Kolonia, no powstały trudności z realizacją całej części tej naszej na terenie gminy Czódec. I po tym spotkaniu okazało się, że tak mówiłem tutaj przy zakupie tej działki, którą będziemy kupować i kolejną, możliwe, że też się uda zakupić. Zostało to wyciągnięte z tego projektu PKA. Babica została uznana za jakby już wykonaną, ponieważ myśmy z własnych środków z funduszu kolejowego wykonali 10 stanowisk na terenie działki szkolnej, gdzie była przebudowa ogrodzenia i tam zostało to zrobione. Potem firma właśnie, która przebudowywała w 2019 roku linię kolejową, dobudowała jeszcze kolejne miejsca i tym samym ilość tych miejsc już jest odpowiednia i w tej lokalizacji nie musimy już dalej prowadzić inwestycji. Babica Kolonia, tak jak mówiłem, będziemy to robić w przyszłości pewnie ze swoich środków albo jakichś zewnętrznych, które się uda pozyskać. Czódec. Sytuacja jest skomplikowana na tyle, że staramy się o działkę, która została jakby wskazana przez kolej, przez Urząd Marszałkowski na parking na 27 miejsc z infrastrukturą, czyli tam oświetlenie, jakieś jeszcze kawałek chodnika. Jest działka wydzielona, ale niestety nie przekazana na teren na rzecz gminy Czódec, ponieważ tam blokują jakieś umowy między spółkami kolejowymi, które mówią o właśnie modernizacji tej linii. Tak, wiecie, tam system GSMR, ten maszt, który tam powstał, teraz dalsza przebudowa w ramach PKA, jeszcze całych torów, to widzicie, budowę tych mijanek, więc to wszystko blokuje. Na spotkaniu ustaliliśmy, że będziemy realizować za zgodą oczywiście Urzędu Marszałkowskiego, gdzie właśnie mamy wystąpić o to. Ten parking na 27 miejsc z drugiej strony, bo to miało być przy torach, jakby od strony torów, będziemy kontynuować to, co zostało zrobione w ramach funduszu kolejowego. Bo tam mamy tą działkę od kolei przekazaną od strony tego rowu melioracyjnego, co tam w dole idzie i tam mam nadzieję, że się uda nam zmieścić te 27 miejsc i tam zrealizujemy to zamierzenie z PKA. A jeżeli chodzi o zaborów Błonia, no to tutaj myślałem, że może się uda jakby te miejsca, które są, istnieją już, włączyć do tych 20 miejsc, ale niestety przekazała mi pani dyrektor, że nie, że musimy stworzyć nowe 20 miejsc i te 20 miejsc planujemy wykonać w pasie dawnej drogi wojewódzkiej, czyli do tego, na tym nasypie, który musimy sprofilować dawnego najazdu na wiadukt, ten dawny taki kamienny, co był, on jest rozebrany. Więc tam musimy teraz wykonać projekt na 20 miejsc plus
Czudec w innej lokalizacji i będziemy te inwestycje dopiero wtedy prowadzić. Termin końcowy tych inwestycji to jest koniec września przyszłego roku, więc w tym terminie musimy to wykonać, te dwa parkingi w jednej i drugiej lokalizacji. Jeżeli chodzi, bo pan jeszcze pytał o dworzec w Czudcu. Dworzec w Czudcu został wpisany w kilku miejscach propozycji jako inwestycja gminna o dofinansowanie. Jest wpisany w projekcie transportowym ZG PKS, czyli Związku Gmin PKS, gdzie oni będą starali się też, znaczy wspólnie wszystkie gminy związku będą starały się o środki na rozbudowę tej infrastruktury autobusowej, a przy okazji właśnie może by się udało pozyskać środki na właśnie tą stację, przebudowę stacji po jej wcześniejszym zakupie oczywiście od prywatnych właścicieli i wtedy stworzyć tam ten dworzec jako miejsce przesiadkowe z autobusów na pociągi, czy też z samochodów na autobus, czy na ten szynobus i to powiedzmy jest gdzieś tam procedowane przez ZG PKS. A my też już jako gmina też żeśmy ten my zgłosili w ROF-ie, czyli w Rzeszowskim Obszarze Funkcjonalnym. I powiem wam tak, że ostatnie wiadomości, które żeśmy dostawali odnośnie tych, tam mieliśmy 13 bodajże pomysłów różnych inwestycji, ten temat z dworcem jest wstępnie jakby zaakceptowany, czyli jest jakby, że mógłby się zmieścić w ramach dofinansowań nowej perspektywy i moglibyśmy ewentualnie pozyskać środki na rewitalizację tego obiektu. Tylko tak mówię, no jeżeli to dopiero będzie faktem dokonanym, czyli będzie to faktycznie zaklepane, będą podpisane umowy, będziemy mieć przyznane konkretne kwoty na ten cel, to wtedy będziemy tutaj zastanawiać się nad środkami, decydować o tym, o zakupie tego obiektu od prywatnego właściciela, który cały czas jest chętny na sprzedaż tego obiektu gminie. Także tak sprawa wygląda tutaj dworca i tych tematów PK. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Proszę bardzo, radny z Czudca, pan Grzegorz Maźnicki. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam takie coś. Nie. Dokładamy do oświetlenia ulicznego 50 tysięcy złotych w tej poprawkach do budżetu i a lampy się świecą przynajmniej na bocznej Strumykowej rano. W żadnej miejscowości podejrzewam rano się nie świecą, ale może to by nie pokryło aż tyle pieniędzy, ale niepotrzebnie te lampy się świecą. Podejrzewam, że w Babicy kiedyś co zgłaszałem jest to samo, tam na górkę jak idzie nowe oświetlenia, co były robione w ubiegłym roku bodajże. Dziękuję. Proszę bardzo, pan wójt. Troszeczkę dokładniejsza lokalizacja tego oświetlenia. Boczna Strumykowej, tam w stronę. Aha, dobrze, bo musimy to sprawdzić, zgłosić, bo prawdopodobnie albo jest błąd w. Dobrze, gdzie nie świecą. Ponieważ tak jak pewnie wiecie, słuchajcie, tak pewnie wiecie, oświetlenie uliczne to nie jest jakby jedno sterowanie, tylko to są różnego rodzaju odcinki, które znajdują się w transformatorach lub w szafach sterujących na słupach i takie odcinki są indywidualnie sterowane przez sterowniki. Czasem taki sterownik ulegnie jakiejś awarii albo po prostu się przestawi coś i wtedy takie się dzieją rzeczy, że świeci światło w dzień, w nocy nie świeci, albo świeci rano, albo się przestawi po prostu data i wtedy, jeżeli załapie datę z okresu zimowego, no to świeci się po prostu rano, bo tak jest ustawiony harmonogram, ponieważ programy są wczytywane na cały rok. To nie jest wczytywane co miesiąc, tylko to jest wczytywane na cały rok, gdzie jest ustalony harmonogram, a tak, już żeśmy rozmawiali na komisji, te miesiące od listopada do marca są ustawione na świecenie rano. Możliwe, że się data przestawiła i dlatego się załącza to oświetlenie, ale to sprawdzimy. Dziękuję bardzo. Wchodzimy w coraz bardziej szczegółowe rzeczy. Takie rzeczy załatwimy może na komisjach. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, zamykam 44. zwyczajną sesję Rady Gminy Czudec. Dziękuję bardzo. Ja bym prosił jeszcze. No właśnie. Mam takie pytanie.